Masz mega fart, że ty tak nie skończyłeś, co? Mam mega fart, tak? Ja sobie teraz tak myślę o tym wszystkim, jak nieraz wielokrotnie, wiesz, jak się nieraz uciekało, ile mnie osób goniło i że też nieraz dostałem nożem, też mam przecież swoje blizny, ale całe szczęście... Dostałeś nożem? No tak, kilka razy, wiesz, w rękę, w nogę, w dupkę mam przy pośladkach bite. Tak, takim normalnym nożem? Takim normalnym, tak. Tylko ja nigdy nie używałem nożem, ja zawsze byłem z daleka od tego. Nie mówię, czyli że... to musiałeś uciekać pewnie z wybitym nożem? No, no tak, no tak na przykład, ja. tak było. Zawinęli mnie. Taki pokaz właśnie naszego prawa. To uważam, że bardzo niepotrzebny w tamtym momencie. Oni celowo przyjechali właśnie. Tak, mogli przecież zrobić po walce i nic by się nie stało, tak, ale no, zrobili to specjalnie. Mało ważne. No doszło tak, że poszedłem siedzieć, no i co? I te, ja uważam akurat tą odsiadkę w moim przypadku jak najbardziej na plus, ponieważ wiele rzeczy zmądrzałem właśnie tam. Wychodząc na wolność nie wrzuciłem już ani bez złotówki do maszyny. Ojciec kupił mi worek, pierwszy Danikena, w ogóle pamiętam w Krakowie w Hucie. Mhm. I ten worek wisiał w piwnicy, gdzie się powiesił tata. Ja wtedy o tym nie wiedziałem, wisiał i nie było nikogo w domu. I ten worek wisiał na takich trzech hakach. Autentycznie stary, wchodzę po którejś przerwie do worku, a worek huśta się na jednym haku. Przysięgam ci, z płaczem, płaczem, wiesz, zacząłem się drzeć, zamknąłem tą piwnicę, to jest niemożliwe. To jest stary niemożliwe. Czy zastanawiałeś się, jak zmieniłoby się twoje życie, gdyby jedzenie, które jesz, było idealnie dopasowane do potrzeb twojego organizmu? KeepFit dostarczy codziennie rano pod drzwi twojego domu pyszne i odżywcze dania, które pomogą ci osiągnąć swój pełny potencjał. Ta jedna pomarańczowa torba na twojej wycieraczce rozwiązuje wszystkie problemy związane z brakiem czasu na gotowanie, zakupy, koniecznością proszenia o modyfikację dań w restauracjach oraz zastanawianiem się, czy to, co jesz, spełnia twoje potrzeby. KeepFit zapewnia stałą opiekę dietetyków oraz możliwości wprowadzania zmian w opracowanym programie żywieniowym, pomagając ci osiągnąć twoje cele. Wbrew powszechnym przekonaniom nie istnieje jeden idealny model odżywiania. Co więcej, nawet ten dedykowany dla ciebie może się zmieniać z czasem. Dzięki KeepFit możliwości personalizacji są nieskończone, a ty zawsze możesz dostosować dietę do swoich aktualnych potrzeb. Umów się na bezpłatną konsultację z dietetykiem KeepFit lub zamów bezpośrednio na keepfit.pl. Artur Szpilka, cześć. Siemanko. I tak jak mówiłem, zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz. Jestem bokserem od dziecka, od 15 roku życia trenuję boks. Teraz się przebranżowiłem, jestem zawodnikiem MMA. No oprócz tego kocham życie, a do tego prowadzę swój biznes, markę The Balance. Jest to firma kosmetyczna dla mężczyzn. I tak wiesz, powolutku, gdzieś małymi krokami próbuję to poszerzać. Także z tego jestem bardzo szczęśliwy. Teraz będę wprowadzał na rynek polski właśnie maszynki do golenia, które moim zdaniem, nie tylko moim zdaniem, przebiją tą... Główne marki? Główne marki, tak, ale przebiją taki monopol, który mamy dzisiaj niestety na polskim rynku. Monopol, choć bardzo kiepski jakościowo, a tutaj właśnie postawiłem bardzo na jakość i z tego się cieszę. Poza tym chyba takim najbardziej rzetelną opinią jest to, że golę się od 15 roku życia, więc tych maszynek, naprawdę tych pieniędzy na to wydałem olbrzymią ilość i naprawdę jestem przekonany, jeśli chodzi o design i jakość i technologię szwedzką, że to będzie naprawdę... Strzał w dziesiątkę. Jak się odnajdujesz w takich kwestiach biznesowych, wychodząc od sportu? Ciężko jest? Wiadomo, że to jest coś innego, wiesz. Biznes działa zupełnie inaczej. Trzeba troszeczkę podejmować decyzje, a troszkę bardziej przemyślane. W sporcie to działasz bardziej to jest taki odruch bezwarunkowy. To, co wytrenujesz, to po prostu robisz, tak? Wiadomo, jak za długo myślisz, akurat w przypadku sportu walki, no to dostajesz dzwona i cię nie ma. A znowu jak nie myślisz, tylko też idziesz na hurabura, no to też się zdarza, że dostaniesz dzwona. Dlatego mówię, to są wypracowane rzeczy, a w biznesie ja się dopiero tutaj mówię, gdzieś powoli odnajduję, czuję się fajnie. Też moja Kamila, ona też dużo mi pokazuje, uczy mnie, no bo ona już jest w tym biznesie swoim od 5 lat. Ja dopiero mam markę od 4-5 miesięcy.
I uczę się, wiadomo. Jest to coś nowego dla mnie. Cieszę się, bo robię też produkty takie, jakbym chciał, żeby były dla mnie, więc to jest też fajne. Ja mam wpływ na to. Wiesz, jak szukasz jakichś produktów w sklepach, no to nie masz wpływu na to, co tam będzie, tylko musisz się dopasować, a ja... I to zajmuje bardzo dużo czasu, żeby znaleźć dużo takie. I sam dobrze wiesz, że wielokrotnie było pewnie tak w twoim życiu, że było fajnie coś, ale coś ci przeszkadzało. Było coś super, ale coś było nie tak. A teraz sobie sam dopasowuję. Ja zanim wypuszczę produkt, to przechodzi przez biotechnologów, przechodzi przeze mnie przede wszystkim, coś mi nie pasuje, to bym dołożył, to bym odjął. Też stworzyłem bazę takich rzeczy antygrzybiczych, przeciwbakteryjnych, bo wiadomo, jako sportowcy na matach przynosimy różne rzeczy do domu. Wielokrotnie miałem tak, że przynosiłem z sali grzyby jakieś, bo to jest normalne. Albo na innych zawodników przenosisz. Też, ale w większości to sam z maty zbierasz. Przynosi, moi koledzy też mieli grzyby i wiesz, mnie to wkurzało. Mówię, jak ty, no kto, czemu, no tak jest, nie? I to jest duży problem podobno, o tym się jakoś super często nie mówi. Olbrzymi problem i praktycznie wszystkich zawodników, których znam z maty, każdy przechodził w życiu jakieś grzyby, ma cały czas i wiesz, i to jest wkurzające. Dlatego mówię, wpadłem na taki pomysł, kurde, nie było jeszcze czegoś takiego, trzeba zrobić żele antybakteryjne, żele antygrzybicze. Przy okazji też mega perfumowane, żeby ten zapach był taki trwały dla faceta. Chociaż my tak nie dbamy o to, wiesz. Będziesz, sam dobrze wiesz po sobie, będziesz miał żony żel pod prysznic, co też się umyjesz tym, ale ja mam tak samo, ale trzeba to zmienić. Uważam, że fajnie, żeby ludzie byli świadomi. Ja teraz mówię ci szczerze, że sam jestem taki mega tym zajarany, cieszę się tymi produktami, dlatego to też daje mi takie, może nie spełnienie, ale daje mi taki spokój psychiczny, że kurczę, fajnie robić coś oprócz sportu, bo sport kiedyś się skończy. Już nie chodzi tylko i wyłącznie o jakieś tam finanse, tylko że to też daje mi takie poczucie, kurde, że ja żyję, wiesz, bo ja miałem w większości tak, że kończyła się walka. No i cały ten duch walki, to wszystko spoczywało, ja czułem, że nie żyję, wiesz. Żyłeś tak od walki do walki. Od walki do walki, dalej tak mam i wiesz, i kurczę, to mi nie da, a tutaj się nakręcam nowymi rzeczami, teraz te maszynki, wiesz, i to wszystko tak cały czas próbuje się rozwijać i czerpię z tego niesamowitą energię, bo tak jak mówię, kończyła się walka, cały okres przygotowawczy do walki i całe przygotowania, no to wiesz, ja hype, żyję, jest, a potem kończyła się walka, niezależnie czy wygrałem, czy przegrałem. Powiedzmy, jak wygrałem, no to było tydzień ekscytacji, a potem był taki niestety zjazd, przestój, co jest teraz, wiesz, przychodzenie do domu, chodzenie na spacer, szukanie bodźców, a tych bodźców nie mogłeś znaleźć, bo nic ci nie da takiego bodźcu, jak przygotowanie do walki, adrenalina, z którą żyjesz, wychodzenie do walki, to w ogóle to jest jeszcze coś innego, więc... I szukanie, żeby w ogóle coś takiego znaleźć, jest trochę bez sensu, bo wiadomo, że pójść musiałbyś chyba na wojnę pojechać, żeby dostać te bodźce. Dokładnie. Więc znalezienie ich w jakimś innym obszarze, tak jak biznes, to jest genialne rozwiązanie. Dokładnie. I ten biznes daje mi też taką właśnie, to jest zupełnie coś innego, ale jednak poczucie, że jestem potrzebny, że ja tu wciąż funkcjonuję, a przez to, że jak byłem przygotowywany do walki, jak to funkcjonowało w moim życiu, że tylko walka, przygotowanie, nie liczyło się nic innego. No wiadomo, pieski to są moje dzieci, to jest moja rodzina, to jest, wiesz, to ja to z nimi funkcjonuję zupełnie inaczej. Jak nie traktuję jako piesków, bo ja z nimi rozmawiam, dzisiaj widzisz, Pumbuś krył, dzisiaj było krycie akurat, Pumbuś znowu będzie ojcem, więc to u mnie wyglądało zupełnie inaczej. Ja z nimi rozmawiam, ja mam coś innego, ale jak nie mam przygotowań, uwierz mi, dla każdego sportowca, dlatego ja się nie dziwię, w ogóle tak przeskakuję z tematu na temat, ale ja mam ADHD, więc ja też mam, więc ja mam wiesz, burza mózgu, jeszcze kawę wypiłem u ciebie, to wiem, co się stanie. Słuchaj, wracając jeszcze do tego, widzisz, już zapomniałem pytania, ale tak mam, ale wracając jeszcze do... W ogóle się nie przejmuję. Zapomniałem już. Ja to rozumiem. Opowiadałeś o biznesie, o przeskakiwaniu, o tym łapaniu dopaminy z jakichś innych miejsc. Tak, dopaminy. Powiem ci, to jest bardzo ciężko. Nie dziwię się sportowcom, czemu oni nagle nie wszyscy, ale większości sportowców po skończonych karierach są pijakami, piją alkohol, uciekają, bo ciężko zdobyć właśnie taką dopaminę, o której ty mówisz w normalnym życiu. To nie jest możliwe, więc uważam, też wielokrotnie piłem, mam to głównie na wakacjach i to też daje ci takie chwilowy wyrzut dopaminy, chwilowe takie zapomnienie o tym wszystkim, o codzienności. Dopóki się nie obudzisz rano. Tak, dopóki się rano nie obudzisz i tak naprawdę to troszeczkę jeszcze ten taki, kurczę, złe takie emocje, takie złe myśli cię znowu się nakręcają po rano, jak się obudzisz i myślisz o tym, żeby znowu się narąbać, nie? I to niestety tak działa. Więc ja fajnie, że sobie dałem taki u siebie taki dobra,
balans, mówię, bo tak jak Marka, the balance, mam taki balans, że sobie powiedziałem, Artur, no akurat w twoim przypadku alkohol no nie jest najlepszym rozwiązaniem, tym bardziej, że twój tata się powiesił właśnie przez alkohol. Mój tata się powiesił, jak ja miałem 3 latka, właśnie był alkoholikiem. Pamiętasz to? Nie, nie pamiętam. Mama mi to opowiadała. Poza tym, wiesz, ciężko pamiętać, jak masz 3 latka. Dlatego to pytałem właśnie. Ale zawsze od alkoholu byłem z daleka. Wiadomo, że się napiłem w szkole, jak każdy piwo się wypiło, wiesz, wydawało ci się, że jesteś dorosły, jak to byś mały, o, piwo wypiłem, ale to zupełnie... Szluga zapaliła. Szluga też, ale papierosów to mnie zawsze... Moja mama paliła, w domu zawsze było nakopcone, więc ja, no nie, z daleka od tego. Bardziej, nie wiem, czy pamiętasz, był taki moment wśród palaczy, że oni puszczali takie kółka z buzi, wiesz, chodziło, to było takie modne wtedy kółka i ja chciałem... To też było takie męskie, tak, żeby puścić sobie kółko. Tak, i ja to kółko chodziłem, próbowałem na strych, mamie podkładałem papierosa i próbowałem kółka puścić, ale ja się nie zaciągałem, w ogóle wszyscy się śmieli, bo ja też jak się zaciągałem, robiłem tak i nosem się zaciągałem, wiesz, i oni, przecież ty nic nie wciągasz, no i dopiero ktoś mnie tam nauczył, ale ogólnie nie, nigdy mnie do papierosów nie ciągnęło, wręcz przeciwnie, zawsze pamiętam, mieliśmy taki połączony jeden pokój z kuchnią i zawsze jak wstawałem z pokoju, to tak śmierdziało tymi papierosami, że zawsze miałem wstręt do tego, nie? To teraz dopiero się tak zrobiło, że gdzieś jest takie poczucie, że faktycznie papierosy szkodzą, jest w ogóle inna moralność taka ludzka, więc rodzice już nie palą w domach, a kiedyś się w domach paliło, nie? Niestety. W klubach stary, ja nie zapomnę zawsze tego. Wracałem, śmierdziałem tak papierosami, że to się w głowie nie mieści, dlatego nie chodzę do klubów. Do tej pory tak mam, że bardzo rzadko. Jak mnie zobaczysz gdzieś na baletach, to muszę być narąbany, ale to też bardziej na wyjeździe, bo ja nie chodzę w ogóle po imprezach. No nie podoba mi się to. Wracając do tego jeszcze kwestii biznesowych, bałeś się, otwierając swoją markę? Oczywiście, że się bałem, wiesz. Dla mnie wiesz, właśnie... taki dreszczek emocji. Wiesz co, ci powiem szczerze, właśnie to jest to, co biorę taką inspirację od swojej kobiety, Kamili. Ona jest, co by o nie mówić, wkurza mnie jak nie, chyba nigdy, to chyba każdy z nas ma ten sam problem. Nikt mnie tak nie denerwuje jak ona. Nikogo też tak nie kocham jak jej. Ale powiem ci szczerze, ona ma coś takiego w sobie, że ona... Cokolwiek pomyśli, ona od razu to robi. To nie jest tak, że ja jestem takim, kurczę, analitykiem, chociaż też ciężko powiedzieć bokser i analityk. Nie, ale wiesz, dużo mam takich obaw, a Boże, a może to, może tamto. A ona po prostu wymyśla i ona to robi. Ona mnie też tym wszystkim bardzo utwierdza, że ważne w życiu, bo sama pokazała, jak ważne jest determinacja i przede wszystkim oprócz determinacji, jak sobie coś powiesz, to robisz, a nie myślisz, nie czekasz. No sparzysz się, to się sparzysz. Ona tak do życia podchodzi. I powiem ci szczerze, dzięki niej tak naprawdę otworzyłem tą firmę. Na początku byłem zainwestowany ogromne pieniądze, bo naprawdę wiem, że mam produkty najwyższej jakości, a dostępne dla każdego. Ale wiesz jak jest, no inwestujesz kupę siana. To nie jest inwestycja 200 tysięcy, 300, tylko ja już zainwestowałem tak, ze wszystkim. Ja 800 tysięcy już razem z maszynkami, bo wiesz, ja tonę maszynek mi zaraz jedzie, wiesz, i to takich nie maszynek byle jakich, tylko ja ci mówię, no zobaczysz, Mercedesy wśród, chociaż dziwnie, że tak mówię Mercedesy, bo jeżdżę BMW i ty uważam BMW za najlepszą taką markę, ale no to tak się mówi, dokładnie, Mercedes wśród czegoś, tak? Więc te maszynki, sam design, sama jakość będzie naprawdę wielkim, wielkim plusem na polskim rynku i 800 koła to 800 jest koła, bardzo dużo inwestycji, właśnie wiesz, bo to wiesz, coraz więcej produktów powiększasz i tak naprawdę ja nie płacę za marketing, rozumiesz, ja nie płacę, a to też jest bardzo dużo, wiesz, dobrze, ja mam... I się dopiero zacznie. Dopiero się zacznie, więc ja się cieszę, że zrobiłem produkt, którego zawsze poszukiwałem, którego sam się mogę swoimi rzeczami wykąpać, nasmarować po goleniu, coś, wiesz, teraz właśnie te maszynki, gole się od zawsze stukałem tą maszynką o umywalkę i zawsze była zapchana, tak się denerwowałem, a płaciłem za to ogromne pieniądze, bo jak sobie policzysz, wiesz, ty masz brodę, więc nie widzisz takiej różnicy. Ale jestem łysy, więc ale jesteś łysy, a ja właśnie się tak samo golę i popatrz, za każdym razem, jak tak policzysz, jakie to są koszta tych ostrzy. Teraz kiedyś, nie chcecie skłamać, ile to było, ale kiedyś te ostrza były bardziej wydajne. Te ostrza były produkowane zupełnie inaczej. Starczało na więcej. Dzisiaj to się ogole 2 razy jednym ostrzem i człowieku maszynka do wyrzucenia. I wiesz, jak tak popatrzysz, dobra, teoretycznie nie patrzysz, ile coś kosztuje. Ale jak przeliczysz to na miesiąc, przeliczysz to w skali roku, czy przeliczysz odkąd się golisz, no to stare, to są ogromne pieniądze. A ja stworzyłem ostrza, autentycznie ostrza, bo Kostka, mój trener, który mieszka ze mną w trakcie przygotowań, goli się, on nie ma brody, więc się goli cały.
to on się golił jednym oszem 14 razy, więc sobie wyobraź. A na przykład nie chcę mówić markami wymienić, ale konkurencja powiedzmy. Dwa razy się golisz oszczem i oszcze jest do wyrzucenia. Dlatego właśnie ktoś się mnie pyta, Artur, ale czemu zrobiłeś coś takiego? Nie będziesz na tym tyle zarabiał, bo ludzie nie będą tyle kupować. Teraz się wystarczy... napoje, wszyscy robią napoje. Czemu nie zrobiłeś napoje, nie? Co napoje? Nie, mówię, że ludzie też mówią, że wszyscy teraz robią jacyś influencerzy i gwiazdy napoje. Wszystkie biznesy są napoje, więc myślę sobie, że ludzie też mogą mieć taki argument, że pytają się, po co robisz maszynki, jak mogłeś robić napoje. Ale nie, chodzi o coś innego. Po co zrobiłeś maszynki takie wydajne, jak nie będzie to takie dochodowe? A ja mówię, wiesz po co? Po to właśnie, żeby wrócić do tego starego czasu, bo kiedyś przede wszystkim się coś naprawiało, nie wyrzucało. Ja pamiętam, coś mi się zepsuło, to się naprawiało. A dzisiaj chciałbym też pokazać, że można wrócić do tej jakości, która była sprzed lat. Nie wiem, na ile starczy golenia, czy tam tak jak kostę na 14, ale jestem przekonany, że jak ktoś goli tylko brodę, to 10 razy co najmniej się ogoli. A mówimy, nie będzie stukania, nie będzie pukania o umywalkę. A mówimy o tak naprawdę, że strasznie dzisiaj wszystko. Nawet powiem ci, już abstrahując od maszynek czy biznesu swojego, kupujesz samochód. Kiedyś miałem starszy, teraz niedawno wymieniłem samochód i miałem starszą BMW i mogłem zamknąć zostawiałem otwarty samochód i zamknięty. W sensie włączony samochód i zamknięty, bo mam pieski. Zawsze wożę pieski, żeby im, jak jest gorąco, klima żeby chodziło. A teraz tego nie mogę zrobić. Stary, odejdę z kluczem kawałek i już jest, wiesz, wyłącza się samochód. I wiele rzeczy, takich części wymiennych robią specjalnie, że nie możesz ich wyłączyć. Mówię start, stop, bo żeby były części do wymiany. No, niby jest wszystko lepiej, a tak naprawdę nie. To jest wszystko tak przystosowane, żeby po prostu jak najwięcej wydawać, jak najczęściej, żeby tylko pieniądze wracały do producenta. Tak, pod taki biznes subskrypcyjny, czyli kupujesz coś, płacisz co miesiąc i oni cały czas ci dowożą delikatnie lepszy produkt, ale już nie ma tych produktów, którym mogłeś używać 15 lat. Ja nie pamiętam, jak się nazywa ten Mercedes, chyba Mercedes C. Już nie pamiętam. Taki stary Mercedes, to teściu ma do tej pory tego Mercedesa. Rozumiesz, to ma 25 lat czy ileś i on jeździ tam. No nie, no dlatego ci tłumaczę. To jest zupełnie dzisiaj inna produkcja. Dzisiaj po 150 tysięcy kilometrach już będziesz musiał myśleć, żeby naprawdę zmienić. Kiedyś jeździłeś 300-400 tysięcy nawet samochodem i on normalnie dalej jeździ jak dziś, nie? Także, no powiem ci, dziwnie to wszystko wygląda. Teoretycznie technologia, świadomość ludzka poszła mega do przodu, a tak jakby cofamy się. No bo tak jak mówię, no to jest wszystko zrobione po to, żeby jednak klient wracał i uzupełniał portfel producenta. Wiesz co, cofnąłbym się, albo tak właściwie zacząłem od początku. Chciałem z tobą dzisiaj pogadać trochę o twojej historii. Jak to się wydarzyło, że ty w ogóle wylądowałeś w sportach walki? Wiesz co, ja no to już wielokrotnie powtarzałem, powiem jeszcze raz. Ja ogólnie byłem łobuzem w szkole. Teraz robimy z Hubertem Kęską książkę. Nie wiem, czy ona powstanie jeszcze w tym roku. Zastanawiam się, ponieważ miał być taki docelowy plan, ale nie chciałbym wydać książki po przegranej walce, bo jednak walka była przegrana. Mhm. To nie wina Arka, trochę moja, ale tak w takich dość szybkich, no kurczę, no ciężko sobie nawet wyobrazić w najgorszym scenariuszu, aż taki scenariusz tej walki, że wiesz, wyskoczyłem, był on jeszcze ściągnął głową, uderzyłem o matę, no i gdzieś już tak naprawdę, wiesz, byłem odłączony, dwa ciosy, no i przerwanie walki. Całe szczęście, nie stało się nic poważniejszego, potem trafiłem do szpitala i właśnie się tak zastanawiam, bo teoretycznie miało wyjść tak, że ta książka wyjdzie w listopadzie. A teraz się zastanawiam, czy po prostu nie poczekać, mam wrócić w początek nowego roku, nie śpieszyć się z tym, zobaczę, cały czas biję się z myślami, tak? Mhm. Chciałbym wrócić po prostu po wygranej walce i wydać książkę, a nie chociaż ta walka, którą teoretycznie mam mieć, też nie będzie łatwa, ale wiesz, ale no fajnie by było. Żadna nie jest łatwa. Tak, żadna nie jest łatwa walka, tak, ale mówię w tej kategorii i jak się zaczęło? Chłopie, ja w szkole to wiesz, się... Wiesz, jak pamiętasz pytania? Tak, teraz akurat sobie przypomniałem, ale to nie jest tak. Sam wiesz dobrze, jak masz ADHD, że to zaraz zapominasz. Ja tak mam. Burza mózgów. No i słuchaj, wracając do pytania, jak to się zaczęło. W szkole zawsze byłem łobuzem. Mama jak przychodziła do domu, to przecież zawsze coś było, zawsze kogoś pobiłem, albo z kimś się biłem. Nigdy nie biłem nikogo słabszego. Od podstawówki? Od przedszkola. Stary, od przedszkola. Ty się w przedszkolu była nawalanka cały czas. Ja byłem takim, wiesz, pełno miałem energii, to ADHD. Tylko wtedy to nie było tak stwierdzone. ADHD to, że łobuz, że coś, wiesz, nikt nie dawał takich formułek jak teraz, że masz uzasadnienie dlaczego, co, jak. To wtedy nie było ADHD, no to myślałeś, że jakiś dziwny.
No i tak było u mnie, ja mam ADHD, dysgrafię, o jakieś tam te wszystkie takie wariactwa. No i co? Biłem się, często przychodziłem później, pamiętam, mama mi nie pozwoliła chodzić na żadne sporty walki, więc chodziłem na kung fu, no to pamiętam siostrze i tam kolegom kopnięcia trenowałem, no to coś się stało, mama mnie wypisała, potem na boks chodziłem po kryjomu. Coś się stało, czyli zrobiłeś coś komuś? Tak, potem chodziłem coś po kryjomu na boks, no i pamiętam, to też w ogóle był przypadek, był mecz, grali w mecza na rozgrzewkę w piłkę nożną i jeden chłopak miał koszulkę Krakowi. No ja wtedy kibicowałem, jeździłem na Wisłę i pamiętam, że... Ile miałeś wtedy lat? Oj, nawet nie pamiętam, 15, 16, 15. Mhm. No i ja mówię, dobra, jestem z Krakowi, nawet nie patrzyłem kto gra, tylko tam wjechałem, bomba i wiesz, zaczęliśmy się bić, trener wyleciał, jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to trener i mówi do mnie, co wy robicie, jak masz tak do mnie, jak masz tyle energii, jesteś taki chory, to chodźcie na salę, ubiorę rękawice i zobaczymy. Ale to było podobno już po tym, bo ty wcześniej już wywalczyłeś, tak? I nie walczyłem. Czyli to był początek tak, dopiero? Tak, okay. To było pierwsze, wcześniej chodziłem na boks, ale to tydzień, czy tam dwa tygodnie. Czyli to tydzień trwało, dobra. I później mama mnie, że to było takie, wiesz, to bardziej na zasadzie ciekawostki, a wtedy wpadłem i trener mówi, no to jak jesteś taki mądry, to chodź na salę i zobaczymy, nie? Ja mówię, dobra, ubrałem rękawice, pamiętam, i wtedy był pierwsza moja walka i wygrałem, trener to przerwał po pierwszej rundzie, zasypałem go ciosami, no i wzięli mnie na bok, mówię, tu kurczę, masz talent, jakbyś chciał, no to dawaj, przychodź tu, a nie będziesz się bił na ulicy. Ja mówię, ja taki jeszcze gówniarz, mówię, mama mi nie pozwoli, mówię, coś tam, wiesz, tak małolat straszny. A oni, pamiętam, że pojechali do mamy, do mojego ojczyma wtedy i się zapytali, mówią, że syn ma talent, słuchajcie, jak będzie trenował rok czasu, no to będzie mistrza Polski, my w to głęboko wierzymy. Tak nie byli przekonani, no ale w końcu mnie puścili, pamiętam, no i po pół roku zbyłem mistrza Polski, nie? Także 9 miesięcy treningu byłem wicemistrzem Europy. Ostatnim medalistą w ogóle wicemistrzem Europy był Andrzej Gołota. To był bardzo długi taki czas. No i potem zdobywałem mistrza Polski za mistrzem Polski. W każdej kategorii wiekowej zdobyłem Puchar Polski, te wszystkie rzeczy. Zaskoczony byłeś, że to tak poszło łatwo? Nie, bo nie było łatwo, bo ja ciężko trenowałem każdego dnia. Ja po prostu w siebie bardzo wierzyłem. No miałem taką, jakby to powiedzieć, alternatywę, czego wielu chłopaków nie miało. Ja po prostu miałem sens życia walki i wiedziałem, że kiedyś tam skończę. Nie wiedziałem, czy to będzie boks, kung fu, bo wtedy też kung fu. Ja byłem wielkim fanem Bruce Lee, więc nie wiedziałem, co to będzie, ale wiedziałem, że kiedyś będę się bił. No i nagle dostałeś szansę od życia. Zdobyłeś mistrza Polski po 5 miesiącach. Zdałeś sobie sprawę z tego, że i pojechałem na mistrzostwa. To też był ważny i kluczowy moment w moim życiu, ponieważ od razu po tych mistrzostwach Polski trener nas wziął na kadrę. I pojechaliśmy i kto z tej kadry pojedzie na mistrzostwa Europy, to sobie pomyśl. 2 miesiące później były mistrzostwa Europy i ja wtedy miałem nie jechać na te mistrzostwa Europy. Miał jechać mój kumpel, który jest teraz trenerem kadry i ja go znokautowałem w ostatnim sparingu na brzuch i bilety były już kupione dla niego i tak naprawdę, ja to mówię, nie ma przypadków, nie? I musiał cofnąć trener bilety i pojechałem ja i zdobyłem właśnie wtedy wicemistrza Europy, wygrywając 2 walki i w finale przegrałem z Rosjaninem. Wiesz, trochę to takie... jest piękna podróż i domyślam się, że dla ciebie to też było fascynujące, bo jak wychodziłeś jakby z ulicy, wszędzie się biłeś i jakby to, że potrafisz się bić, postrzegałeś pewnie jako coś negatywnego i tu nagle przechodzisz na inne. Nie, wtedy w ogóle tego nie postrzegałem jako coś negatywnego. Ale i wiedziałeś, że inni ludzie to postrzegają jako coś... Nie do końca. Wiesz, kiedyś były inne czasy. Kiedyś po prostu szacunek się zdobywało zupełnie inaczej. Była świadomość ludzi. Ja ci powiem, w twoim środowisku, tak, w moim mama środowisku, i w szkole, ale nie, i tak dalej. Ale, no tak, ale to nie było dzisiaj tak jak dzisiaj, to jest, wiesz, dzisiaj jak ktoś się tam bił, to tak, nie, dzisiaj to było wtedy, wiesz, jak w szkole się biłem, no to pamiętam też, jak tam dziewczyny patrzyły, wiedziały, że taki łobuz, wiesz, chłopaki też z takim respektem, nie ci, co się tam obawiali, a ci, co się nie obawiali, no to zawsze była konfrontacja, więc tych walk w uli w szkole miałem bardzo dużo. I już wtedy miałeś kibiców, nie? Tak, przychodzili na walki, no ja pamiętam jak, wiesz, cała szkoła to jest za dużo powiedziane, ale pamiętasz, wiesz, jak wychodziłeś ze szkoły, to były zupełnie inne czasy i nagle, nie wiem, pół szkoły, cała szkoła, nie wiem, widzisz, jak wychodzi i patrzą, jak się bijesz, nie? Ja mówię, wow, ale to jest, nie? No to było dla mnie, do tej pory, jak ci o tym mówię, to mam gęsią skórkę, bo to były takie... I nie zapomnę słowa Kuby, mojego kolegi, w ogóle mieszkał, sąsiad Kuby Freja, który mówi do mnie tak,
A to, to zrób coś z tym, kurczę, nie tylko się tak lejesz, bo ja byłem w szkole, biję, tylko spróbuj, może iść gdzieś tam, może tam odniesiesz sukces, nie? A ja mówię, a spokojnie, rodzice mi na razie nie pozwalają chodzić na żadne walki i później pamiętam, 2 lata później, 3 lata później, pamiętasz jak ci mówiłem, a już byłem wtedy mistrzem Polski, no pamiętam, ja o tym wiedziałem, tylko wiesz, ciężko nam mówić rodziców, jak co wywiadówka, to komuś stukłeś w głowę łeb, no nie? I wiesz, to nie było takie hip-hop, ale tak jak mówię, no... Wtedy to było dla mnie coś takiego, powiem ci, że dzięki boksowi zwiedziłem Polskę, zwiedziłem świat, a tego ja poza, wiesz, w moim domu nie było samochodu, w początku jak zaczynałem, dopiero później gdzieś tam kupili, ale nie było nigdy, ja chodziłem na treningi. Zaczynałeś od zera. Tak, chodziłem na treningi, mama się opiekowała tak naprawdę nami, jak tata się powiesił, to było nas trójka już. I wiesz, i mama się musiała... Czym się zajmowała? No domem się opiekowała, już nawet nie pamiętam, wiesz, jak to było, to wiesz, to jest, wiesz, jakąś pewnie pomoc miała tam z opieki, ja nawet nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale mama, naprawdę kochana kobieta, dbała o nas jak mogła, tylko tak jak mówię, no życie wtedy było troszkę inaczej, wiesz, wtedy sąsiedzi sobie pomagali, ludzie byli jacyś bardziej przyjaźni, świadomość była inna, a dzisiaj to tak dziwnie to wszystko wygląda, tak jakby właśnie mówię, bez emocji. Soków fajną piosenkę zaśpiewał, nie chcę ci powiedzieć tytułu, bo nie pamiętam, ale mógłbym zobaczyć. A co zaśpiewał? No właśnie o tych dzisiejszych czasach, fajnie, i powiem ci, wpadła mi w ucho, Piotruś mi wysłał, mój koleżka, i mówi, posłuchajcie, nie, i o tych, jak dzisiaj jest, jak... Jakiś nowy kawałek? Nowy kawałek, tak. Mogę go sprawdź, no naprawdę taki sztos, że masakra. Nowa płyta, no taka, nie nowa płyta. No kiedyś to było tak, że byliśmy zupełnie, ale reset? Chyba nie, tak, to nie jest reset. Nie. Mieliśmy małą przerwę. Czyli Soku 64 bars, 64 bars, to tak. Jest to z Red Bullem, gdybyśmy musieli to jakoś pociąć tak, żeby dało się to sensownie złożyć. Czyli zostajesz wicemistrzem Europy. I mówisz, że nie jesteś jakoś szczególnie zdziwiony tą sytuacją, dlatego... Nie, zawsze... wicemistrzem Europy byłem, nie zdziwiony, ale byłem taki zajarany, mówię, ty otwiera się to, tamto, wiesz, pamiętam, przyjechałem później... Jakieś pieniądze się wtedy zarabiało? Tak, ja miałem ogólnie stypendium, ja pamiętam, że zarabiałem pieniądze, właśnie dzięki temu, stary, ja poszedłem tylko w boks, nie, bo... Powiedzmy sobie szczerze, w tamtych czasach nie musiałeś mieć wiele. To nie było tak jak dzisiaj, że miałeś, nie wiem, 20-30 par butów, tylko miałeś jedne par buty i chodziłeś w nich całą zimę, lato, i jak się zepsuły, to mama kupowała nowe. To nie było czegoś takiego. Ale dawało ci to taką świadomość, że ty nie musisz nic innego robić. Ty rób to, co kochasz, bo ja kochałem się bić. I kurczę, może kiedyś, wiesz, oglądałeś wtedy Gołotę, oglądałeś Tysona, to były te czasy, jak ja zaczynałem, wiesz, nie było internetu. Ja pamiętam, jak już byłem mistrzem Polski, wicemistrzem Europy, pojawiała się taka nasza klasa, nie wiem, czy pamiętasz. Gadu Gadu było jeszcze wtedy, to już nie pamiętam, jak był ten sygnał. To się już cieszyłem, już leciałem, co tam, kto tam coś napisał. Ale nie było czegoś takiego. Oglądałeś każde walki, piłkę nożną się oglądało, my też piłkę graliśmy. No a dzisiaj mamy tego wszystkiego na pęczki, to przesilenie nasze, tych bodźców, które są z boku nie tylko internetu, ale wszystkiego, to już jest takie, tak jak właśnie Sokół śpiewał w piosence, że wszystko powszednieje, nie? Wszystko nam spowszedniało i to jest prawda. I tak naprawdę nie robi to na ciebie wrażenia. Kiedyś jak spotykałeś gwiazdę jakąś wielką kalibru sportowego, nie musiało to być nawet światowa, ale w Polsce to wow. Dzisiaj tu patrzysz na nich wszystkich, jak wiesz, jak ja takie spowszedniało. Wszystkiego jest mnóstwo, nie? Tak. Tylko nie ma takich dobrych interakcji społecznych. Takie dobre interakcje społeczne są rzadkie. Dokładnie. Albo jak są, to w ogóle to są takie, jak coś się, ludzie, coś, oglądalność jak jest, to na kontrowersjach, oglądalność jak jest, to musi być coś po prostu nie halo. A jak coś jest fajnego, dobrego, no to nawet nie włączają, nie? Na przykład. No tak samo jest przecież z tymi frikowymi galami, tak? No one też się wybijają na tym, że tam są właśnie jakieś takie chore rzeczy. Ja ci powiem tak szczerze, ja też dostałem olbrzymie pieniądze za gale frikowe i ja nie powiedziałem tego, że ja tam nigdy nie wrócę. Mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał, że nigdy mnie sytuacja tak nie zmusi do tego, ale póki co powiedziałem, że na razie na pewno tam nie zawalczę i też dostawałem na Stadion Narodowy propozycje i to ja mówię ci o olbrzymich pieniądzach, nie tam jakieś tam, tylko ja mam podpisany kontrakt z KSW, ja się czuję jako sportowiec, nie freak i przede wszystkim nie podoba mi się... Masz większe kontrakty w KSW niż w boksie? Tak, znaczy nie, wiadomo, że walka o Mistrzostwo Świata była największą garżą, ale tak, oczywiście w KSW jest, to są przede wszystkim
ja tam nie przyszedłem jako no-name, tak? Ja mam naprawdę fajny z nimi podpisany kontrakt. Uważam ich przede wszystkim za, wiadomo, prekursorem są MMA w Polsce, ale za ludzi, którzy oprócz tego, że robią świetne widowisko, stawiają na sport i w każdej chwili się rozwijają. Co chwilę próbują zrobić coś lepszego. Ja ci powiem, sam udział na takich igrzyskach jak na Stadionie Narodowym, bo ja to tak mam igrzyskami, wiesz, gladiatorów, coś, to było dla mnie taka niespełnienie marzeń, ale zachcianka, tak jak masz jakieś zachcianki seksualne i chciałbyś to, żeby się to spełniło, to ja miałem tak sportową, taka zachcianka sportowa, spełnienie sportowe, jeśli chodzi o wydarzenie i powiem ci, wychodząc tam przy tylu ludziach, no stary, no to... Jakie to uczucia? No, coś niesamowitego, nie? To możemy mówić, na wielu galach boksowałem, walczyłem na galach, gdzie było 20-30 tysięcy ludzi, no a tutaj było 50 parę i wiesz i... Ale to jednak Stadion Narodowy, nie, no tak? Stadion Narodowy. Powiem ci, że zrobiło to na mnie olbrzymie wrażenie i cieszę się, że sport ma się tak dobrze, że ludzie, którzy zajmują się KSW robią taką robotę jak Maciek, Martin, Woju, reszta wariatów, nie chcę tam zapomnieć o wszystkich, ale bo to nie jest tak, że KSW robi Maciek i Martin, tylko tam jest cały sztab ludzi, każdy zajmuje się od czegoś innego, każdy, ja ci mówię, jakbym ci pokazał telefon i wpisałbym KSW, to ci wyskakuje chyba z 30 numerów i połap się z tym wszystkim, wiesz, KSW, bo sobie zawsze pisze Wojtek KSW, nie wiem, Dominik KSW, to i tak, wiesz, no każdy tam robi swoją robotę najlepiej jak potrafi i to są ludzie z pasją. Ja się cieszę, że tu trafiłem, wiesz, cieszę się, że trafiłem do tych ludzi. Wiadomo, że to jest tylko i wyłącznie sport dla mnie, przygoda, ale... Tylko i wyłącznie sport, to jest całe twoje życie. Tak, tak, ale chodzi o to, że inny sport, bo dla mnie całe życie był boks, a dzisiaj MMA traktuję jako przygodę, chociaż już po walce z Arkiem Wrzoskiem i tej przegranej już nie traktuję tego jako przygody, traktuję to jako, bardzo będę dążył do doprowadzenia do rewanżu, ale wiadomo, najpierw Arek idzie swoją drogą, trzymam kciuki, a ja co, a ja idę swoją drogą i mówię, muszę zrobić jedną walkę, mam nadzieję, jeżeli będę walczył z tym zawodnikiem, na którym go mnie szykują, no to będzie od razu takim korespondencyjnym pojedynkiem właśnie do rewanżu i myślę, że później dostanę rewanż, więc no bo to też ciężko powiedzieć, co innego jakbym wyszedł, byśmy się tukli, nie wiem, 3 rundy, każdy w rundzie baty sromotne, a to wiesz, to jest taki, nie że przypadek, ale taki, no, niefortunny zbieg okoliczności, bum, bum, no i tak się zdarza, chociaż szczerze ci powiem, nigdy nie myślałem, że mi się to przydarzy, aż tak, aż w takiej sytuacji. No, tego ci współczuję trochę, to musi być takie, jak sam to oglądasz. Jeszcze raz ci mówię, że najlepiej przygotowany, naprawdę, nic mnie nie bolało, zero, wiesz, no ja po prostu wychodziłem jak po swoje, nie? Dlatego też to wyskoczenie, takie skrócenie dystansu było po to, żeby skoczyć bardzo blisko i zacząć ominąć jego nogi i zacząć boksować, a źle spadając on jeszcze ściągnął mnie, a uderzyłem głową, no i pewnie gdzieś tam już było po walce, już nie pamiętam, więc na pewno to musiał być ten moment, no ale to się zdarzyło, wiesz, najgorsze zawsze po takich walkach jest, że stary, boksujesz, jesteś bokserem, robisz to całe życie, czemu nie próbowałeś go wciągać, właśnie podchodzić blisko, no kiedy on kupi, odchodzić i wchodzić, no ale dzisiaj każdy mądry, nie? No mam, liczę na rewanż głęboko, ale póki co, it is what it is. Wiesz, no równie dobrze mogło się to udać, tak? I no właśnie, a brakło tyle, zrobiłeś, tak, jak zobaczysz na powtórce, tyle brakło, nie? Od tego szczęki, no ale mówię, no, ale brakło. I chcę jeszcze wrócić trochę do tyłu, bo miałeś przerwę później w boksie z tego, co wyczytałem i to była przerwa, kiedy zawinęli cię z Błażenia do więzienia. Tak. I jak do tego w ogóle doszło? Bo to też jest takie... Jak do tego to doszło? Nie wiem. Nie mogę jeść, nie mogę spać. Słuchaj, wiesz co? Jak do tego doszło? No to zawinęli mnie. Taki pokaz właśnie naszego prawa. To uważam, że bardzo niepotrzebny w tamtym momencie. Oni celowo przyjechali właśnie. Tak, mogli przecież zrobić po walce i nic by się nie stało, tak? Ale no, zrobili to specjalnie. Mało ważne. No doszło tak, że poszedłem siedzieć. No i co? Ja uważam akurat tą odsiadkę w moim przypadku jak najbardziej na plus, ponieważ wiele rzeczy zmądrzałem właśnie tam. Wychodząc na wolność nie wrzuciłem już ani bez złotówki do maszyny. Byłem co prawda sprawdzić swój, czy tak jest w Las Vegas, ale to stolica hazardu, więc jak w Las Vegas byłem, to mówię, dobra, teraz będę miał okazję zobaczyć, czy faktycznie oduczyłem się grać na maszynach. Wrzucam $20 i niezależnie od tego, czy wygram, przegram, nie wrzucę już ani trochę. No i tak było, nie? Wrzuciłem 20, odszedłem od tej maszyny, choć
nie było łatwo, dalej serce hazardzisty tam buzował, nie no, muszę się odegrać, ale mówię nie. I pamiętam wtedy zrobiłem taki głęboki wdech i wydech. Artur, jesteś wolny, nie? Także to było dla mnie wolne od tego, także... Czyli wcześniej przed więzieniem byłeś uzależniony? Stary, nie no, przegrywałem wszystko, co miałem. Nie miałem co jeść, a przegrywałem, rozumiesz? Zapożyczałem kredyt, czyli wyobraź sobie, miałem pensję, ja dość dobrą w tamtym czasie, bardzo dobrą, jak na... No ja nawet dzisiaj jest bardzo dobra, no i miałem taką pensję i przegrywałem to wszystko, jeszcze pożyczając na jedzenie, a ja siedziałem po nocach na maszynach. Pamiętasz, było kiedyś coś takiego, że w sklepach na przykład całodobowych były maszyny stawiane. Ja miałem znajomych, którzy tam chodzili, pytali się, dajesz na automaty, bo było tak z kilometr ode mnie i oni właśnie chodzili wieczorami i cisnęli te automaty. I one były otwarte tak, żeby zawsze można było na niej grać. Dokładnie. I ludzie się grało. To nie no, mówię, to była tragedia. I pamiętam, że na tym bardzo dużo pieniędzy straciłem. Jak to jest możliwe? Jak grałeś w niej i wiedziałeś, że tracisz tyle pieniędzy, nie miałeś czegoś takiego, że kurde, muszę przestać to robić i później po prostu ci się nie udawało od tego odciąć? Nie miałeś, bo nie miałem tak naprawdę nic. Dzisiaj do czegoś tam doszedłem i szkoda mi tego. A wtedy mierzyłem, powiedzmy, od miesiąca do miesiąca, przez to akurat ten miesiąc był krótszy przez te maszyny, więc tak to wyglądało, a liczyłem na to, że ja się odegram, bo niestety najgorszym błędem, okolicznością, bo to nie jest błąd, tylko okolicznością w moim życiu było takie, że pamiętam, jak kiedyś rzuciłem 50 zł, nie miałem pieniędzy, wiesz, dla mnie 50 zł to było jak dzisiaj, nie wiem, 1000 zł, powiedzmy wtedy, nawet więcej, z 20 tysięcy, bo to wiesz, mało lat. I kurczę, wygrałem 500 zł. Wiesz, to jest wygrać 500 zł, stary, dla małego, młodego. Nie no, ja mówię, nie no, tak to będzie mój sposób. Bogaty. Nie, to będzie mój sposób na życie. Codziennie będę wchodził i tam, wiesz, wygrywał. No i niestety to było chyba najgorsze, co mogło mnie spotkać. Aczkolwiek mówię, w tym przypadku pucha, a na tak krótki czas, bo półtorej roku, to też nie było długo, ale też nie było krótko, więc był czas, żeby to wszystko przemyśleć. No jak siedzisz półtorej roku w małym pokoiku. Sam znaczy byłeś pokoiku. Nie, byłem, ale połowy roku byłem sam, bo byłem na rękach dla niebezpiecznych, więc tam byłem sam. Czemu? Cię tam przenieśli cię tam przez coś? Czy... No tak, przenieśli przez coś. Tak. Przez co? Tak, przez to, że nie, no mówię ci to farmazony, tak, że akurat odepchnąłem gada, bo tam kazał mi posprzątać łóżko, a ja miałem wtedy załatwione, żeby tam pójść na P2. No, żeby wyjść szybciej, a on mi rozwalił łóżko, no ja go odepchnąłem, on oczywiście udał iść się stoickim spokojem, jak pada na ziemię, jakbym nie wiadomo dostał bombę, no wpadły te gisy, no i co, na ręki, nie? No, także ostatnią tą połowę roku przesiedziałem sam, ale powiem ci, chyba to też był jeden z najlepszych czasów dla mnie, bo też, wiesz, jak siedzisz z kumplami, no to jest dużo czasu na bajerkę, na wszystko, a tutaj myślisz tylko o sobie, czytasz książki, no za bardzo nie masz z kim pogadać, nie? Jakie książki tam mieliście dostępne? Wszystko przeczytałem, całą trylogię naszą, nie naprawdę, jeśli chodzi o takie, wiesz, ja jestem też fanem Dana Browna, też przeczytałem, no nie no, do tej pory mi zostało właśnie z puchy na przykład kolejny plus, że czytam książki, na wieczór przed zaśnięciem czytamy sobie książki Kosty, jak jest u mnie, no to wiadomo, wieczorem kolacja, kąpiemy się każdy sobie do pokoiku, wiadomo kto tam, ja modlitwa i do spania leżeć i poczytać. Czyli bo właśnie to jest dla mnie fascynujące, że są ludzie, którzy mówią, że to więzienie jednak dało im coś, że to nie jest tak, że nie ma tej resocjalizacji. Resocjalizacji tam nie ma, stary, nikt mi nie powie, że jest, nie ma resocjalizacji. A to niestety, nawet mówią ludzie, którzy się tym zajmują. Nie ma tam resocjalizacji żadnej, tylko ja ci tłumaczę, ja miałem alternatywę. Nie każdy ma tą alternatywę. Jeżeli, ja miałem też dość krótki wyrok, bo jakbym tam spędził, nie wiem, 7-8 lat, tak jak niektórzy, to ciężko sobie myśleć o jakiejś alternatywie, a ja ją miałem. Ja żyłem taką... Czekałeś tego? Ja czekałem, ja stary, tam się uczyłem pisać podpisów, przecież ja wyszedłem, ja mam chłopie, jak ci czas na zaraz podpis, to zobaczysz, a ja mówię, Madej, Nartu, Szpilka, mówię ci szczerze, ja wiedziałem, tylko co to jest półtorej roku, to nie przy... rozmawiamy o innych grubszych wyrokach, więc ja miałem alternatywę. Ja trafiłem tam, będąc zawodnikiem już zawodowym bokserem, mając chyba 5 walk na koncie, niepokonany, więc ja wiedziałem, to jest, wiesz, ja nie mogłem się doczekać, ja żyłem z taką nadzieją każdego dnia, wiesz, więc to jest też inaczej, ale jeżeli mówimy o jakiejkolwiek resocjalizacji, nie ma żadnej, wręcz przeciwnie, jest demoralizacja w każdym celu, bo przebywając z więźniami, którzy właśnie tej alternatywy nie mieli,
to przesiąkasz tym, do tego gady, które nie wszyscy byli jakieś, wiesz, do tej pory znam dwóch fajnych gadów, z którymi gdzieś tam, powiedzmy, może kontakt to jest za dużo powiedziane, nie mam kontaktu, ale z którymi bym ich widział, bym tam siema Walduś albo coś krzyknąłbym, bo byli normalni, nie byli jak i nie wykorzystywali swojej władzy, tylko byli normalnymi, wiesz, przychodzili do pracy, nie byli upierdliwi, ale byli też mędy, na przykład jak niektórzy, jak choćby nawet ten, przez którego miałem wybór, taki normalnie, wiesz, są ludzie i ludzie, ale tak samo u ciebie, kumple, powiedzmy, masz, nie wiem, 5 normalnych, a jeden się trafi taki, że normalnie, wiesz, i to wszędzie jest, tak? Więc w moim przypadku przy tym, co mogłem, przy tej alternatywie, tak? Niezależnie w życiu, co robimy, jak masz alternatywę, niezależnie w jakim położeniu jesteś w swoim życiu, no to daje ci to olbrzymią przewagę nad każdym innym, bo ja żyłem każdego dnia i ja wiedziałem, że to zaraz się skończy, wyjdę i jeszcze bardziej zacznę zapierniczać i w ogóle powiem ci, jakie było dziwne to, bo nie wiem, czy ty pamiętasz, jak ja wychodziłem na wolność, to było dokładnie 13 lat temu, to trochę więcej, po 14 rok idzie, to była taka sytuacja, że w tych mediach społeczność to dopiero zaczęło raczkować, były te już tam chyba Instagrama nie było, ten Facebook zaczął się pojawiać, to było wszystko takie wow. I ja tam miałem takie sytuacje na wrażenie, że gdzieś się odepnąłem, z kimś się tam pobiłem, coś. I to zaraz było oglądalność, nie wiem, 1-2 miliony, wiesz, ludzie, to było w szoku, bo normalnie chłopaki, sportowcy gdzieś tam mieli, powiedzmy, po 20 tysięcy, to było wow, nie? Mówimy wtedy. A to było takie, że ja to wszystko, wiesz, ja się zacząłem tym wszystkim napędzać, karmić tego ducha walki, tu idzie tak, to jadę, buch, wiesz, to sam się nakręcałem, mówię, ten czas, to, te podpisy w zakładzie karnym, ja po prostu w każdej walce jeszcze bardziej się nakręcałem, nie? Cześć, słucha nas wielu interesujących ludzi, takich jak ty. Jeżeli przeszło ci przez myśl, że fajnie byłoby zainteresować ich twoją usługą lub produktem, powinniśmy porozmawiać. Co istotne, reklamujemy tylko sprawdzone firmy i porządne produkty. Jeżeli jesteś rzetelną marką, napisz na partner@pgpodcast.pl i zastanówmy się wspólnie nad partnerstwem. Nasz adres e-mail znajdziesz też w opisie tego odcinka. Dobra, wracamy do rozmowy. Miałeś jakieś główne przemyślenia, jak wychodziłeś z zakładu karnego? Co miałeś jakieś takie plany, z którymi wychodziłeś, że teraz będę robił w ten sposób? Jeszcze wtedy jeszcze kibicowałem, jak wychodziłem, to jeszcze miałem taki plan, bo czytałem Andrzeja Kmicica, czytałem Krzyżaków, więc powiedziałem, że jak trafię na Żydów, to nawet jak będzie ich 10 z nożami, to nie ucieknę. Takie miałem loty. Tak, nie, to takie miałem loty, a potem już całe szczęście, że to wszystko w życiu się tak potoczyło, że suma summarum jestem, gdzie jestem, daleko od nich i cieszę się z tego. To ci ludzie, którzy ze mną poszli albo stanęli za mną, to dzisiaj się śmieją i się dziękują losowi, że tak to się wszystko potoczyło w ich życiu. No właśnie, to jest fajne w tym KSW i sportach walki, że one w końcu jest jakaś taka poważna alternatywa dla ludzi, którzy są z takiego środowiska, że oni mogą w ogóle coś do czegoś brnąć, bo kiedyś tak nie było. Kiedyś mogłeś sobie zostać jakimś tam karateką, ale za wiele z tego nie miałeś. Miałem znajomą, która była mistrzynią świata w taekwondo i oni chyba też nie zarabiali żadnych jakichś sensownych pieniędzy, więc jednocześnie, wiesz, poświęcasz całe życie na sporty walki i w sumie za dużo z tego nie masz, a teraz dzięki Bogu jest tak, że ludzie to trenują i rzeczywiście mogą z tego żyć, jeśli będą się w to dobrze. No oczywiście, że tak, no i przede wszystkim KSW daje platformę, daje coś, czego, wiesz, nawet jak jesteś dobrym zawodnikiem, KSW ma już markę tak rozwiniętą, że... Mówisz o Instagramach, Facebooku i tak? Nie, mówię przede wszystkim o brandzie jako KSW. Dzisiaj walcząc w KSW, stary, to masz szansę, żeby cię zobaczyło... Wszyscy tak naprawdę, żeby cię zobaczyli, wszyscy kibice MMA, kibice sportu, to już jest naprawdę najwyższy poziom u nas w Polsce i w Europie jeden z największych, więc wiesz, walcząc w takiej federacji, to jest też szansa dla potencjalnych zawodników i popatrz się, druga rzecz, popatrz, jest Arek Wrzosek, który pochodzi z środowiska chuligańskiego, jestem jak gdzieś też tam z tego środowiska. Jest gdzieś tam? No tak, ale mówię gdzieś tam z tego środowiska, no bo Arek jest ciągle kibicem, ja już dawno ale są tam chłopaki z Ruchu Chorzów, są z ŁKS-u, z którymi trenuję, są z Widzewa i wiesz, robi się tak naprawdę fajna właśnie alternatywa dla tych chłopaków, którzy są tam wciąż, że można,
kurde, ten poszedł, ten tam był, ten był tam, ten odnosi sukcesy, ja też mogę i ja się cieszę, bo naprawdę w tych chłopakach jest potencjał, tylko niestety czasami naszym życiem to, co się wydarzy później, decydują sytuacje, nie, niezależne od ciebie. Czasami ten... No jaki ty miałeś wpływ na to, co się stało z twoim ojcem, tak, nie? Na przykład, no tak, i nie miałem żadnego wpływu na to. I wiesz, i decydują takie sytuacje, na których nie masz wpływu i czasami decydują dobrze, czasami źle, a czasami znam naprawdę bardzo dużo talentów w boksie, którzy na przykład siedzą do końca życia albo wyjdą za niedługo, bo dostali ćwiarę, bo znokautowali kogoś. Na ulicy. Tak, na przykład Pitego pozdrawiam, też bokser, którym walczyłem, a siedzi, bo zabił chłopa o jednym strzałem, nie? Na zasadzie, wiesz, i siedzi, chyba ćwiarę dostał, co nie? I to też to wszystko takie niezależne, a też walczyliśmy razem na Mistrzostwach Polski, wiesz, i popatrz, i to tak I naprawdę... ludzie w takich normalnych środowisk nie są w stanie zrozumieć, co? To musisz być urodzony w takim miejscu, żeby skumać, jak to jest. I to jest też nie fakt, bo to nie jest tak, że on chciał go zabić. To było, to wiesz, była walka, buch, chłop upadł, uderzył głową. Uderzył głową, czyli nie zabił go ciosem, tylko... Nie, no teoretycznie ciosem, no bo to wiesz, to że to nie udowodnisz tego, czy on umarł po upadnięciu, wiesz, tylko no upadł i umarł, nie żył już, nie? Także widzisz, są takie sytuacje niezależne od nas. Masz mega fart, że ty tak nie skończyłeś, co? Mam mega fart, tak? Ja sobie teraz tak myślę o tym wszystkim, jak nieraz wielokrotnie, wiesz, jak się nieraz uciekało, ile mnie osób goniło i że też nieraz dostałem nożem, też mam przecież swoje blizny, ale całe szczęście... Dostałeś nożem? No, tak, kilka razy, wiesz, w rękę, w nogę, w dupkę mam przy pośladkach bite. Takim normalnym? Takim normalnym, tak. Tylko ja nigdy nie używałem nożem, ja zawsze byłem z daleka od tego. Nie mówię, czyli że... co, musiałeś uciekać pewnie z wybitym nożem? No, czy... no tak, no tak na przykład, ja, tak było. Słuchaj, dostałem kiedyś, ja sam na przykład pałką miałem taką tomfę, no to że, wiesz, taką teleskopową? Taką, że łapałeś za rękę, tu ci wystawało i tu miałeś tę tomfę, zawsze wiem, jak ktoś policja miał, ma. Tak. No akurat ta policja źle to powiedziałeś, ale jak tomfę na kung fu się tym na tak. Ale oni mają też taką. Tak, mają, tak. Mhm. Ale złe porównanie. Okay. Akurat w tym momencie, słuchaj, nie żebym coś, bo ja to wiesz, ja się śmieję, uśmiecham. Dzisiaj, wiesz, ktoś tam jak przyjdzie na przykład jakiś tam policjant coś po zdjęcie, to przecież ja normalnie i oczywiście, wiesz, to jest zupełnie coś innego i ja nie jestem jakimś tam wariatem stary. Ale to są pałki policyjne, dlatego tak powiedziałem. Tak? Tak mi się wydaje. Ja nie wiem, ja to na kung fu pierwszy raz trenowaliśmy. Teleskopowe na wuszu, też są policyjne, z tego co wiem. No to nie wiem. W każdym bądź razie, wracając do tej pałki, to jedyne czym to pałką uderzyłem kogoś, a tak to nożami ja zawsze byłem z daleka, wiesz, zawsze z daleka od tego. Byłem w świętej pamięci kozak, który w ogóle zginął kiedyś na swoim kawalerskim. Pamiętam, że byliśmy na Sunrise, wtedy też poznałem chłopaków z Widzewa i byliśmy tam i pamiętam, że właśnie kozak niefortunnie, tak samo widzisz, taka, nie wiem nawet jak, no sytuacja niezależna od ciebie, pojechał na swój kawalerski, pojechali do Czech na kawalerski, jakiś tam cygan, czy ktoś mu wbił nóż gdzieś tam i chłopak zginął, wbił nóż, czy uderzył, już nie pamiętam, bo mi nie było wtedy na tym kawalerskim, ja miałem jakąś walkę i popatrz, sytuacja nie... Kto by to w ogóle wiedział, że takie coś się wydarzy, jeszcze pan młody, nie? I dzisiaj nie żyje. A to on mnie tak naprawdę... A właśnie, bo ja wiem, dlaczego no mówię. Chciałem kiedyś właśnie namówić, bo kozak tam gdzieś tam w Wiśle jeździł i ja mówię, dawaj z tym Widzewem się będziemy bili. Jeszcze wtedy Wisła nie miała zgody z Widzewem, tylko to było dawno. No i pamiętam, kozak zadzwonił tam do nich i nie, my się nie bijemy, Wisła się nie bije, wy się też nie będziecie bili. No i wtedy jakoś tak nie biliśmy się, tylko pogadaliśmy. Ja mówię, dzisiaj się z tego uśmieję, ale mam kumpli w całej Polsce kibicowskiej i to jest fajne. O co chodzi z tymi maczetami w Krakowie? Nie wiem, czy w innych... Ja jest jedynie nie pytaj mnie, bo ja nie mam o tym zielonego pojęcia, tak? Ja się zastanawiam, na pewno masz to większe pojęcie niż ja. Zastanawiałem się nad tym, jak w głowie u niej mają, muszą mieć to poustawiane, żeby myśleć, że to jest dobry pomysł uderzyć kogoś maszetem. Ja tego nie jestem w stanie ciężko skumać. Ciężko powiedzieć tak, bo ja mówię ci, to wszystko tak... I to się dalej dzieje. To przesiąkasz, nie jest tak, że to... przesiąkasz, jak tam jesteś. Ja tam nie byłem. Ja zawsze... Ja mam przyjaciół, którzy też gdzieś tam tym wojowali, ale przyjaciół mówię, to jest bardzo dla mnie mocne słowo. Ty nie mówisz o wszystkich przyjaciół. Nie. Ja to mam tam dwóch, co stamtąd powiedzmy są dwóch, trzech, ale... No,
To jest hardcore. Każdy gdzieś tam swoje, ale oni już też nie? To były wtedy, co jeździliśmy. No, a tak to po tej sytuacji naszej, oni tam też swoje mieli, to już nikt nie jeździ. Ja się z tego śmieję, stary, ja nigdy w ogóle nie jeździłem, że ja to coś tam tym żyłem. Ja po prostu chciałem się bić, więc jeżeli miałem możliwość się z kimś sprawdzić, no to właśnie w ten sposób. Mhm. To jest prawda, że na tych ustawkach gdzieś w mieście można było spotkać jakichś prawników albo doktorów? Że to nie jest tak, że to jest takie chuligańskie... To teraz. No tak, może doktorów, to prawników tak, ale doktorów to nie wiem. No na pewno ludzi, którzy też kochają to, mają pasję, mają swoje firmy, to nie są wszyscy tylko takie łobuzy, o których się mówi. Ale te łobuzy, które nie mają nic w życiu do stracenia, są najtrudniejsi i najgorsi, bo to są ludzie, którzy nie do końca kalkulują, co się może wydarzyć, a ci prawnicy już kalkulują. Oni idą dla fanu, dla sprawdzenia się, dla, nie wiem, wyrzutu tej adrenaliny, czy nawet dopaminy, jak się wygrywa, wiesz, jak aż coś poczujesz. A tacy ludzie, którzy nie mają nic do stracenia, są najgorsi, najtrudniejsi, bo tak naprawdę nie wiesz, co się po nim spodziewać, tam nie ma... To ci oni są od tych maczet, noże i tak dalej? W większości tak, no wiadomo. Jezu, hardcore. Czyli jak uciekasz i masz rany od noża, to dosłownie uciekasz, żeby przeżyć. Uciekasz, nie? Dwa razy szybciej niż normalnie, uwierz mi. Ja nie potrafię, tego się nie da wyobrazić. Wiesz, ja już też nie pamiętam, bo to było dawno, stary, ja miałem 15-16 lat, jak nożem dostałem pierwszy raz, nie? To też jeszcze pamiętam, że wtedy balansowałem na pograniczu sportu i chuligaństwa, mówię, nie, no tak się nie da. No za każdym razem praktycznie oni wiedzieli, jak ja wyglądam, a ja nie wiem, jak oni wyglądają, bo oni już wiedzieli, że jest mało lat. Miałeś wtedy dziarę już? Za Wisłą. Tak, miałem tatuaż Wisły, nie? Miałem na barku, więc oni, ja jeszcze bardziej ich denerwowałem tym, nie? Nie potrafię sobie wyobrazić tego, jakie to jest... Tak jak mówisz, trzeba być tym przesiąknięty. Człowiek tego nie zrozumie. Trzeba tym żyć, ale przede wszystkim jeszcze raz, jak ci powtarzam i powtarzałem to wielokrotnie, nie możesz mieć... Jesteś tym przesiąknięty i nie masz alternatywy, bo jak pojawia się alternatywa w twoim życiu, to zmieniasz punkt widzenia. Poza tym pierwsze takie rozczarowanie, a tych rozczarowań było dużo, jak na przykład myślałeś, że jest tak, jak myślisz, a zmieniało się, że nie do końca wszystkim pasowało na przykład, żeby w tym momencie iść, kiedy na przykład zostaliśmy pogonieni czy coś, bo ktoś właśnie miał swoje interesy, komuś nie pasowało, bo na przykład ten, kogo chcieliśmy tam pobić, to nie była nigdy przypadkowa osoba. No na przykład ma też kumpli i oni się znają i to rozumiesz. Zaczęło się to wszystko z biegiem czasu sprawdzać, że to nie jest dokładnie tak, jak nam wmawiali, tylko to już nie wszystko jest, honor, tylko jakieś ustawione, tego można, tego nie można. Polityka się zaczęła z tego robić. Tak, tak. No i tak sobie zdałeś sprawę, że nie, no po co mi to wszystko, nie? Ty żyjesz, a najgorsze jest to, że ja miałem troszkę jeszcze inaczej, bo mnie... Za mną latali, no bo mnie znali, a ja nie znałem wszystkich. I to takie, wiesz, ja już się pojawiałem w telewizji. Czyli byłeś zagrożony bardziej? Ja już kilka tych person z Krakowi trafiłem, więc... Ale o tym to w książce, tylko tak jak mówię, nie wiem, kiedy ta książka wyjdzie, cały czas z tym walczę. Walczę w sensie z swoją głową, zobaczymy. Mhm. Ciężko ci się pisze książkę za ADHD? Nie, bo to Hubert pisze książkę, a ja mu tylko opowiadam, ale Hubert mnie zna na tyle, że czasami jak ten to wróci do tego, nie no, jest tak, sam dobrze wiesz, to jest tyle myśli, że ja teraz sobie myślę, co zaraz jem, zaraz jak już to zjadłem teoretycznie, to już myślę o tym, to tamto, ile jeszcze jest w głowie, ja sam się zastanawiam, kurczę, ile w tej głowie jest. Próbowałeś leków jakieś na ADHD? Nie, ale chyba będę musiał spróbować, bo czasami to ci powiem, tak mi się ciężko skoncentrować na czymś, że to się w głowie nie mieści, naprawdę. Mam coś takiego, że teoretycznie robię, 5 minut jest koncentracja, a potem nawet przy czytaniu się łapię, że czytam i chłopie, ja myślę, nie wiem o czym, no stary, mówię, co jest? Też masz to samo? A nieraz mam tak, że daję ci słowo, siedzę w tej książce, czytam, wiesz, jestem tak skupiony, nagle zamykam książkę, bo to się nie da, nie? I tyle myśli, że ja mówię, jak? Ja dlatego się tym zajmuję, bo to jest jedyne miejsce, gdzie ja jestem w stanie być produktywny, bo jak siedzę tutaj z tobą i ty do mnie mówisz, to ja cię muszę słuchać, nie mam wyjścia. Jak gdybym miał to robić tak, że nie spotykałbym się z ludźmi, to bym się do tego nigdy nie zabrał, a jakbym się zabrał, no to właśnie moje myśli by mi gdzieś uciekały. Więc to jest dla mnie idealne zajęcie, bo jestem w stanie to robić, więc konsekwentnie 3 razy w tygodniu i od tego nie odpuszczam, a wszystko inne, czym się zajmuję, to zaraz wiesz, tutaj wchodzę, tutaj kawusia, tutaj za oknem się coś dzieje, tutaj zadzwoni,
na Instagramie. Ja mam to samo, tak jest. A jeszcze te rozpraszacze, które są dzisiaj w postaci mediów społecznościowych, w ogóle internetu, tej ogólnodostępnej wiedzy jest najgorsze, bo jeszcze kiedyś ja miałem to ADHD, ale chyba też nie miałem też świadomości, jak to działa, nie? Ale inaczej sobie pamiętam, przypominam, jak się na czymś grało, to się grało w piłkę. Dzisiaj jak grasz, ja potrafię robić 3 rzeczy naraz, nie? Też tak masz pewnie, nie? Tak się skupiam. Ale umiem je zrobić, to jest najciekawsze. Nauczyłem się robić to tak, że zaczynam te rzeczy i zacznę robić kawę, pójdę składać pranie, podejdę na chwilę do komputera, ale później wrócę dokończyć kawę, później wrócę dokończyć pranie i coś zrobię na tym komputerze. Więc to jest, wydaje mi się, że większość ludzi tego nie ma rozpykanego, jak wiesz, pracować w tym kręgu, ale żeby domknąć te wszystkie rzeczy. Ja mam stary tak, że ja siedzę na kiblu, robię 2, przy tym robię przelew na przykład na ten i sobie myślę o tym, co będę robił na treningu. To jest 3 rzeczy naraz. To jest prawda, że ty podczas walk masz te takie dziwne przemyślenia, na przykład. Masego. No nie każdy, ale mam tak nieraz, że mam takie coś, że potrafię stanąć w walce, jestem w walce i w danym momencie sobie coś pomyśleć, myślę sobie, tu jest walka, tu trwa walka. I ja sobie, kurde, czy ja zrobiłem to, czy tamto, nie? Ale przecież tam nie możesz o to No wiem, myśl. Ale no dlatego ci mówię, chciałem wiedzieć, co tam się dzieje, nie? No jest to chore, ale to nie jest tak, że za każdym razem. Mam takie, wiesz, flashbacki tak zwane, że kurde, przypominam sobie, ty o czym ty myślałeś, stary, ty walczysz, nie? A zaraz wracam, mówię, dobra, powrót do walki, no naprawdę. I nawet ta ilość adrenaliny, którą tam masz, nie jest w stanie się z tego wyrzucić, żeby to myśleć. Mówię, nie zawsze to jest, ale pamiętam, że jak to się pojawia, to sobie wracam później do szatni, nie, no stary, to jest niewiarygodne, bo ja mam tak, że to jest ten flashback, myśl, to, ty no wracaj do walki i nagle jest taki powrót, wiesz, takie to jest chwilowe, nie, to nie trwa, że tam sobie myślę cały czas, ale to jest takie chwilowe i sobie myślę, chłopie, o czym ty myślisz, nie? No, to jest przy takim zagrożeniu, że zaraz ktoś cię może wypunktować, ty po prostu tracisz uwagę po prostu na ułamek sekundy ktoś cię może złapać od razu. No, dokładnie tak. Jak się zmienia życie, jak zaczynasz zarabiać takie naprawdę grube pieniądze z boksu? Myślę, to nie jest tak, ja to tak, jak się zmienia życie. No, o dziwo właśnie ci powiem, że człowiek jest bardziej ostrożny. Człowiek w tym przypadku ja. Ostrożny to znaczy? Ostrożny, że już nie jest taki porywczy, jak kiedyś był. Dzisiaj naprawdę ciężko mi wyprowadzić z równowagi. Ja też przestałem przeklinać, to pewnie dzięki trenerowi, ale naprawdę ciężko mnie nad czymś zdenerwować, co nie? To musi być naprawdę jakaś sytuacja pewnie taka, która dzieje się teraz, której tak naprawdę mówię coś, co mnie... No nie wiem, no nie mam pojęcia naprawdę, ale ciężko. Druga rzecz, już nie jestem taki głupi czy tam młody, że robię co myślę, a że mało myślałem, no to robiłem, tylko już dzisiaj inaczej na to patrzę, też jestem starszy, 35 lat, to nie jest stary, jak miałem 18 lat, to ja to byś tutaj, no nie, no, bym to studio prze 2 razy przestawił już, nie, w trakcie 7 dni rozmowy, bu, wiesz. No. Ale jak z Wilderem walczyłeś, to jeszcze było dawno temu, więc to no dawno, już dawno. Wtedy się pojawiały duże sumy, nie? No tak, no to była największa moja suma, ale tak jak ci tłumaczę, ja nigdy pieniądze uważam, że mnie w jakimś sensie nie zmieniły, może zmieniły mnie, wiesz co jest najbardziej powalone w tym wszystkim, że kiedyś miałem mniej i więcej wydawałem, a mam teraz więcej i wydaję mniej i to jest takie dziwne. Ja nie jestem też, ja jestem nauczony od zawsze, że no kurczę, lepiej mieć niż nie mieć. Ja nie żyję tak, że kupuję nie wiadomo co. Ja sobie tam wolę, lubię pojechać na wakacje, bo to jest jedyna rzecz, gdzie zapominam na chwilę o wszystkim, nie? Ja cię zupełnie nie pytam, bo możliwe, że zrozumiałeś mnie w ten sposób, że pytam cię, na co ty teraz wydajesz pieniądze. Mi to w ogóle o to nie chodzi. Ja cię pytam... No powiedz, jak się zmieniło życie po takich tych, no. Tak, ale to tak, domyślam się, że u ciebie to głównie wygląda tak, że masz spokój przede wszystkim. Że wiesz, że jesteś zabezpieczony na długi spokój czas. Spokój psychiczny, ale nie do końca właśnie. Wiesz, co jest najgorsze? Najgorsze jest, że głowa zawsze, im więcej, im wyjesz, tym więcej chcesz. I właśnie jest spokój i zarazem pogoń taki, że kurde, no, żyjesz na takim poziomie, musisz cały czas coś tam. Rozumiesz, to jest chore, nie? Mhm. A kiedyś miałem dużo mniej i byłem dużo bardziej szczęśliwy, nie? Mniej spraw na głowie. Mniej spraw na głowie, mniej takich oczekiwań wobec siebie, co będzie, jak nie wyjdzie, co będzie, jak to będzie, co będzie, jak ci się skończy. Wiesz, najgorsze myśli są wtedy, kiedy
jest kontuzja, jak byłem w szpitalu teraz, nie wiadomo co dalej. Nie wiesz, kiedy się skończy, nie? Nie wiesz, kiedy się skończy, nie wiesz w ogóle, czy będziesz chodził, bo wtedy po tej nodze ja nie mogłem stanąć, wiesz, różne myśli były w głowie, wiesz, ten gąkowiec złocisty, to wszystko, ty wiesz, że on w tobie jest i po prostu będzie uspany, nie? Na zasadzie każdy z nas ma gąkowca, ty go masz na skórze, każdy z nas, tylko pytanie, kiedy się u ciebie uaktywni. U mnie zarazili mnie w szpitalu, jak mi otwarli rękę, no i on już jest cały czas. Ja, to jest najgorsze, jak trafiasz do szpitala, myślisz, że wjedziesz, pomogą ci, wszystko tak, będzie idealnie. Tak, a oni jeszcze zarażą tym. No w sensie, wiesz, on ty ma, każdy z nas ma na skórze, jak przyszedł, tylko mi otwarli rękę, on tam wszedł, no i cała niestety tak, no tak się wydarzyło, ale na to są sytuacje, na które nie mamy wpływu, żyjemy z tym się da żyć, każdy z tym żyje, to nie jest jakiś problem, teraz jest uspany, bo nic nie czuje, ale widzisz, no obudził się tak naprawdę po tym, jak były u mnie nerwy po walce, nie mogłem zrozumieć, czemu tak się stało, przygotowania, wszystko, i on się obudził. Może przez to, że miałeś organizm dojechany na maksa. No tak, psychicznie bardziej, wiesz, on nie był dojechany samo tak, przygotowania były ciężkie, ale to głowa, nie? I popatrzcie, tak naprawdę nie bez przyczyny ktoś powiedział kiedyś, dużo takich mądrych filozofów, że wszystko tak naprawdę się zaczyna dziać w głowie, nie? I popatrz, wielokrotnie jak sobie wizualizowałem, że wyjdę, że będę ten, i tak było. Wielokrotnie jak coś sobie tam kurczę, gdzieś tam za dużo o tym myślałem, to się to zdarzało i to jest tak ważne. To jak mówię, tutaj kolejny raz wracam do mojej kobiety, która cały czas wizualizuje wszystko sobie tak dobrze, ona cały czas mówi, ona wie o tym, ona to... Pracuje nad wizualizacją? Tak, i u niej się to zdarza. Tylko to nie jest tak, że ty sobie siedzisz w domu, nic nie robisz i ty sobie wizualizujesz, ty marzysz, dyzio marzyciel. Tak to nie działa. Ty musisz cały czas w tym kierunku zrobić każdy krok codziennie albo jedną, dwa więcej niż twój kolega czy znajomy, nie wiem, whatever. I ja uważam, że po czasie wizualizacja i suma tych rzeczy, których wykonujemy, tych nawyków dobrych, zmian, tych złych na dobre, daje właśnie ten sukces. Nie tylko mówię finansowy, tylko sukces w czym sobie postanowimy, bo nie da się tak, bo wiesz, ja tak się śmieję, bo nieraz słucham ludzi, że ktoś tam mówi, no kiedyś przyjdzie na mnie czas, no stary, tak, że kiedyś będzie dobrze, kiedyś coś tam, ja słucham i mówię, stary, no nie będzie dobrze, jak ty nie zmienisz siebie, to nic nie będzie dobrze, to nie jest tak, że ci z nieba coś spadnie, no nie spadnie ci z nieba, nie ma takiej możliwości, jak sam tego nie zmienisz, a ja kiedyś też podobnie myślałem, też miałem takie myślenie, kurczę, przyjdzie na trochę coś. Trochę jak się miał automatami, że w końcu trochę wygrasz, tak, trochę tak, dokładnie, ale uważam, że obcowanie z ludźmi, którzy do czegoś doszli, taki sposób myślenia. Przesiąkanie, tak jak wcześniej kibicowskim środowiskiem, tak, teraz tym dokładnie. Pozytywnym. Myślenie o czymś jako, to na pewno zmieniło wiele rzeczy takich w moim życiu, ale wiem i tego nie zmieni nic, to miałem zawsze, że praca, niezależnie czym się zajmujesz, musisz to robić najlepiej jak potrafisz. Bo to nie jest tak, że masz znane nazwisko i ty coś sprzedasz. Wielokrotnie było, mówimy tak. A możesz nawet sprzedać, ale ludzie się szybko złapią na tym, że jeśli nie stoisz za tym sercem, no, tylko chcesz im coś opierdolić, to... ograniczyć, ale też powiedzmy, nie każdy znany ma taki w sobie gen sprzedaży, bo to też jest ważne, jak wiesz, jak kogoś słuchasz, jak rozmawiasz. Nie każdy znany człowiek też będzie pasował do jakiejś reklamy znanej rzeczy, więc to mówię, to wszystko jest kwestia wypracowania. Ja sam widzę po sobie też, jakikolwiek miałem zasób słów wcześniej, jaki mam teraz, jak się wypowiadam w danym temacie. Mhm. I wiesz, i kurczę, to też jest tak, że ty to możesz poprawić, tylko musisz cały czas albo czytać książki, albo czytać książki o danej specjalizacji, tak jak właśnie na przykład teraz kosmetycznej, gdzieś tym interesować. To nie jest tak, że zlecam produkt. Czytasz książki o kosmetykach? Czytam, staram się czytać, ale głównie przede wszystkim związane z moją marką, tak jak ja bym chciał, żeby to wyglądało. Ja mówię głównie ci mega zapachowy, perfumowany balsam, czy tam żel pod prysznic, antygrzybiczy, antybakteryjny, z czym to mogę połączyć, żeby to było ładne, żeby skóra była nawilżona, ale przede wszystkim, żeby było antygrzybicze i antybakteryjne, więc to było dla mnie takim kluczową rzeczą, żeby stworzyć produkt. Ja się z tym też utożsamiam, tak samo z zapachami. Wiesz, ja widzę, że ty się z
tym utożsamiać, bo widzę, jak o tym opowiadasz, bo opowiadasz o tych rzeczach i to nie jest taka opowieść na zasadzie, a tutaj trochę opowiem o swoich produktach, może się coś sprzeda, tylko ja widzę, że ty jesteś tym zainteresowany. Jestem zajarany, ale wiesz dlaczego najbardziej? Że ludzie wracają, wiesz? I wracają i mówią, Artur, to jest fajne, Artek Beskitu. Na przykład, wiesz, ja nie mam włosów, więc ciężko mi sobie wyobrazić, ale mówią, że jak myją, bo jest żel z szamponem do włosów, że jak myją włosy, że dali gdzie w kobiecie, a kobieta inaczej na to postrzega. Inaczej, tak, i mówi, że naprawdę jest fajny, że wielokrotnie miała szampony do włosów, które nie robiły tego, co robi twój szampon i to tak cieszy, wiesz, a ja wiem, bo pani biotechnolog, poznałem w ogóle panią Darię, która robi dla mnie właśnie moje rzeczy, to sama mówi, panie Arturze, pan się nie ma czym, niejedna kobieta mogłaby pozazdrościć składników aktywnych, które pan ma u siebie w żelach czy w produktach i dla mnie było najważniejsze stworzyć produkt premium, dostępny w miarę dla każdego. Rozumiesz? Czyli skupiam się na tym, żeby była jakość, żebyśmy mieli wszystkie te rzeczy w jednym produkcie, ale żeby każdy mógł to kupić. I na tym się skupiam. I tak samo będzie z maszynkami. Zobaczysz, że maszynkami rozwalę system. Życzę ci tego. To, co mi się bardzo podoba w tej rozmowie, to, że właśnie wychodzi z ciebie to, jak ty, po pierwsze, jak jesteś dokładny, a po drugie, jak dużą wagę przykładasz do tego, żeby się rozwijać. I nie mówisz tego tylko o sobie, gdzieś tam mogę to wyłapać pomiędzy wierszami, ale widzę, że zauważasz to też w innych ludziach. Jak opowiadałeś o KSW, to powiedziałeś, że to jest rzecz, którą sobie cenisz bardzo, że oni za każdym razem chcą coś poprawić, za każdym razem chcą być lepsi. I mam wrażenie, że jak słucham ciebie, ty masz dokładnie taki sam mindset. Dokładnie tak, ale ja się tego uczę. To nie jest tak. Ja zawsze byłem takim człowiekiem, jeśli chodzi o sport. Ale wiesz, sport, a życie to jest zupełnie coś innego. Jest dużo sportowców, którzy sobie w ogóle nie radzą w życiu. Dokładnie, ja też nie jestem przykładem kogoś, kto sobie radzi. W moim życiu też były następstwa pewnych rzeczy. Moja kobieta też mi pokazała zupełnie inną drogę niż sport. Ludzie, których poznałem, pokazują mi zupełnie coś innego niż tylko sport. I wiesz, jak... Weźmiesz mikrofon do siebie, kawałek? Jasne. Jak jesteś mądry, czy tam jak jesteś, nie wiem, spostrzegawczy, chcesz się uczyć, to dostrzegasz te rzeczy. Wiele osób nie dostrzega możliwości, które ma i rzeczy, ale jeszcze raz powtarzam. Ja się cały czas uczę, cały czas się rozwijam. Do KSW na przykład bardzo mi się podoba, jeszcze wracając do tego, jak wiesz, tam jest wszystko... Tam nie ma czego, tam nie ma przypadków. Tam... Jak jesteśmy umówieni na wywiad, to jest jeszcze wcześniej telefon, jest osoba ta. Tam jak jesteśmy, stary, jak jesteśmy umówieni na kręcenie, to byś nawet nie wiedział ile wcześniej, ile my tam siedzimy, jak jest coś kręcone. Tam wszystko musi być dograne tip top. Tam nie ma w ogóle, tam w kontrakcie jest, że jak jest konferencja, każdy ma być, nie ma, jak ktoś się tam nie przyjdzie czy coś, no to ma jakieś tam kary finansowe. Tak nie ma. I zobacz, dlaczego KSW ma tak wielką markę dzisiaj. Bo oni o to dbają. Dlaczego box, z całym szacunkiem, ale dlaczego box upadł dzisiaj? Dzisiaj się boksu nie ogląda, bo ludzie, którzy się tym zajmowali, to całkowicie zaprzepaścili. Widziałeś to będąc w tym środowisku? Tak, to oczywiście, no tak, no sam przecież mówię ci z zewnątrz. Mhm. Oczywiście zawodnicy są dalej świetni, ale ludzie, którzy tworzyli to, zaprzepaścili. Tworzyli to jak najtańszym kosztem, po to tylko, żeby wiadomo, nie stracić. Wiadomo, że to się łatwo mówi. Ja nie chcę tutaj polemizować, jeśli chodzi o to, czy oni na tym zyskiwali, czy tracili. KSW na początku też pewnie nie zyskiwało. Ale ludzie z KSW wiedzieli, że stopniowo przede wszystkim dadzą produkt top. Samo ta w środku, czyli opakowanie. I kurczę, ludzie tam wracają, zobacz, są gale, są pełne trybuny, pełne hale. Jak jest catering, to jest najwyższej jakości, naprawdę, to aż z przyjemnością pójść sobie, jak jedziesz, powiedzmy, trasę, nie wiem, 8 godzin samochodem dojeżdżasz, idziesz na catering i tam naprawdę top restauracje, nie? I to mi się bardzo podoba, opakowanie całe, jak te światła, to wszystko niby jest jakąś tam małą część, bo tak najważniejsze jest w sumie sport, ale zobacz, dzisiaj Sport nie jest tak, ale ja mówię dla zawodników. Mhm. Dla zawodników, ten wynik sportowy, o to mi chodzi. A popatrzcie, a te małe takie szczegóły dają nam cały jeden wielki produkt. I ja tak uważam, że tak samo jest w tych rzeczach. Ja jeszcze nie mam takiej bajery, jak moja kobieta o samych kosmetykach, bo ona wiadomo, jest kobietą. Ja wiesz, ja jakbym miał tu żel podpysznic z dziewczyny, to bym się umył dziewczyny, mam to w nosie, byleby ładnie pachnie dzisiaj omyć z tego, co zrobiłem. Ale też ta świadomość dzisiaj się mężczyzn zmienia. Zmienia się przede wszystkim sposób myślenia i dlatego też chcę się w tym rozwijać, bo mi się podoba. Ja na przykład ci mówię, nie, już pomijając teraz moją markę, jak kupuję sobie coś do jedzenia, to jakbym tworzył jedzenie, to chciałbym jeść to,
co sam bym chciał tworzyć to, co sam bym chciał jeść. Wiesz, o co chodzi? A nie jeść to, co jest. Mhm. Te przetworzone rzeczy dzisiaj, co mamy, to wszystko, to jest stare, to jest chore, nie? Szkoda, że każdy nie ma takiego podejścia. To powinno być tak, że każdy do tego w ten sposób podchodzi, a nie, że masz tyle produktów na rynku, gdzie idziesz, kupujesz coś, ja się tak denerwuję, jak na przykład prosta rzecz. Ostatnio byłem na siłowni i są te takie gumy do zakładania na hip trusty. No, i firma zrobiła za krótki. Tak, że masz za krótki, po prostu sztanga ci się wbija w bioda. I teraz myślę, jak można wypuścić taki produkt gówniany. Przecież ja nie jestem też taki super szeroki, więc jak ktoś przychodzi jeszcze szerszy, to jeszcze bardziej mu się ta sztanga wbija. I to jest taka banalna rzecz, gdzie ktoś, kto ma mózg, po prostu by popatrzył, zastanowił się, jakie szerokie ludzie mają biodra i zrobiłby to porządnie. No tak, ale oni tego nie zrobili porządnie. Tak, no wiesz, może ta guma mniejsza była potrzebna do innych rzeczy, a zrobili większe, tylko trzeba kupić kilka innych gum, więc wiesz, to wszystko jest też przemyślane. Tak jak ci tłumaczyłem, dzisiaj jest zrobione, masz 30 śrubek, kiedyś powiedzmy wszystko skręcali na jedną, dwie, trzy maksymalnie, prawda? Miałeś jeden klucz, a dzisiaj masz nakrętki, to tamto, to odkręcisz, to zrobione. No jest tego bardzo dużo, ale tak jak mówię, czy to jest dobrze? Tego nie wiem. Może dobrze dla ludzi, którzy mają pracę, którzy się tym zajmują. Na pewno nie jest to dobrze dla nas, dla zwykłych konsumentów, bo tego trzeba mieć tyle śrubokrętów, jakoś całą taką Tak. Ja zawsze do sąsiada, do Pawła chodzę i się pytam, Paweł, masz tam wszystko. A ja właśnie sobie kupiłem specjalnie, za 5 dych kupiłem na jakimś temu, czy czymś tam, takie otwierasz, masz tam wszystkie śrubokręty, które kiedykolwiek ci będą potrzebne. W sensie już w końcu nie będę musiał mieć jakiejś śrubki do odkręcenia i czekać, albo iść gdzieś pożyczyć właśnie, czy kupić cokolwiek, czy nie poradzić sobie z tym, albo iść specjalnie kupić śrubokręt, który jest za 10 zł. Tak kupiłem za 5 dych i mam problem rozwiązany. No tak. Masz taki moment sportowy, który będziesz wspominał do końca życia? Tak, walka o Mistrzostwo Świata z Wajderem. Nie zapomnę, zawsze to powtarzam. To był jeden z najpiękniejszych momentów w moim życiu. Już pomijałem sam, że dostałem knockout, tak? Że przegrałem w 9 rundzie, tylko nigdy nie zapomnę tego momentu w swoim życiu, jak wychodzę do ringu, stoję w tym chuście, w takim bandamie miałem, z herbem Polski, z napisem PDW, pozdrowienia do więzienia dla tych kumpli, z którymi gdzieś tam siedziałem, odsiadywałem. Stoję naprzeciwko, wchodzi Wilder, obok stoi Mike Tyson, Evander Holyfield, Lennox Lewis, ci wszystkie koty, których ja oglądałem za dzieciaka w telewizji, nie wiedząc w ogóle, że kiedyś będę boksował. Obok mojej Kamili siedzi Powietkin, Tyson Fury, obecny mistrz świata, wiesz, ci wszystkie, no wszystkie te gwiazdy największe. Michael Buffer, let's get ready to rumble, zapowiada cię w ringu. Patrzę na moją kamę, łzy mi leciały. Dobrze, że miałem bandamę i nie było tego widać. Normalnie łzami z wzruszenia poleciała i właśnie to był taki moment, który zapamiętałem. No i samo wyjście na Stadionie Narodowym KSW. Z tym, że kaliber emocji może troszkę porównywalne, ale jeśli chodzi wychodzić o Mistrzostwo Świata, gdzieś, gdzie żyłeś całym, że boks był dla ciebie wszystkim, no to myślę, że nieporównywalnie to była taka największa dla mnie chwila w życiu. A Stadion Narodowy, wiadomo, wygrana też z ikoną MMA Mariuszem Pudzianowskim i gdzieś walczenie przy takiej publiczności to też było olbrzymie, olbrzymie emocje dla mnie. Ta walka z Wilderem to też była mocna. To Wilder sobie bardzo ciężko mu było z tobą walczyć, nie? On później mówił, że masz specyficzny styl, że nie potrafił się odnaleźć w tej walce. No tak, tylko wtedy też innym bokserem byłem, widzisz. Właśnie po tej walce też się parę rzeczy zmieniło, wiesz? I sporty walki są tak dziwnym. Czytasz książki psychologiczne, czytasz książki sportowe, no to wiesz, że możesz zrobić tak. W sportach walki w większości zawodników, którzy gdzieś już przegrali, to już nie są ci sami zawodnicy. To jest zupełnie coś innego. No ja wtedy dostałem ciężki knockout, no nie oszukujmy się, po 40 czy tam 50 sekundach dopiero usłyszałem Kamilę i się otworzyłem oczy, nie? Więc to był ciężki knockout. Knockout centralnie na szczękę, więc no taki jest z drugiej strony sport. On opowiadał o tym nokaucie, bo jeśli dobrze pamiętam, u Rogana. Rogan się z nim oni rozmawiali o tym, że on czasami się boi kogoś uderzyć i mówił, że z tobą, że wspominał o tobie właśnie, że pamięta, że patrzył na ciebie i że bał się, że zrobił ci krzywdę. I że czasami się boi przez to kogoś uderzyć. Wiesz, to nie jest tak, że akurat odpukać ten nokaut w moim przypadku to jest tak, że to nie jest bolesne. To po prostu buch, nagle dostajesz i zgaśnie światło i pytanie, kiedy się znowu zaświeci. Ale to nie jest bolesne, nic mnie później nie bolało, tylko w tym danym momencie nagle jest buch i ciach.
Sam bardziej bym ci powiedział, gorsze są walki zawodników, którzy są rozbijani przez cały czas, uderzane ciosy. Nie bez powodu dzisiaj i chyba od zawsze boks jest uważany jako najniebezpieczniejszy sport na świecie. To nie jest MMA, wbrew pozorom, co dostaniesz łokcia nagle rozcięte, wydaje się. To nie jest MMA. No i ludzie tracą też umiejętności wypowiadania się. Dokładnie, cały czas przez 12 rund jesteś uderzany w głowę. Tutaj w MMA dostaniesz w głowę, nie wiem, kopnięciem, ktoś się znokautuje, czy uderzeniem i jest po walce. A tam cały czas jak staniesz, dostajesz ciosy, a tam powiedzmy jest w MMA, dostaniesz, jest, możesz sklinczować, nagle się to wszystko idzie do parteru, tam już wracasz do siebie, tych ciosów nie dostajesz tyle po głowie. Jest dużo innych płaszczyzn walki. No i właśnie boks. Wielokrotnie możesz sobie zobaczyć na naszych starych mistrzów, starych zawodników, jak ci niestety się wypowiadają. Ja też jestem jakimś takim, kurde, naprawdę zaskoczeniem, jeśli chodzi o to, bo też wstoczyłem tych walk, przyjąłem tych ciosów i proszę, normalnie się wypowiadam, normalnie jestem świadomy tego, co mówię. I to też jest dla mnie takie, kurczę, miła niespodzianka. Mhm. Jak ci się walczyło z Wilderem? Miałeś taki moment, że myślałeś, że już go masz? Tak, oczywiście, że tak. Już nie pamiętam, która to runda była, jak on tak wchodził na mnie, jak go trafiłem prawym sierpowym, gdzie go tam trochę zacząsło, jest to na powtórkach i ja tam doszedłem i biłem, ale on był przygotowany na ten lewy sierpowy, więc trzymał wysoko. Potem gdzieś ta rękę rozwaliłem, więc już musiałem się otwierać i stąd też był też knockout. No ale wiadomo, słuchaj, dla każdego młodego zawodnika, który, mówię, mieszkał, nie mam nic do Wieliczki, ja tak mówię, w Wieliczce, na zasadzie małe miasteczko pod Krakowem. Stary... To było w Nowym Jorku, nie? Tak, to było w Nowym Jorku. Być na gali Nowym Jorku, walczyć o mistrzostwa świata. W Barclays Center, cała hala, 20 tysięcy ludzi. No kurczę. Wcześniej w Madison Square Garden walczyłem w tych galach wypowiadany przez tych największych, no wiesz, no to było dla mnie samo to takim spełnieniem nawet nie wiem jak to nazwać, marzeń, spełnieniem, nawet jako młody chłopak w życiu się nie spodziewałem, że będę aż tam, nie? Czyli to nie marzenia, tylko jakby daleko przebiłeś swoje marzenia, nie? Myślę, że tak. I wiesz, i myślę, że jak kupiłem swój dom, to też było dla mnie takie, kurczę, usiadłem sobie w łóżku, leżałem sobie tak i kurde, straciłem... Jakby to nazwać? Nie, że straciłem ambicje, straciłem jakby, dążyłem do pewnych rzeczy, miałem jakieś oczekiwania, coś i nagle... Chciałeś sobie tchaczyć jakieś rzeczy w życiu, tak, nie? I nagle pamiętam, że jak kupiłem ten dom, przyszedłem do niego, byłem strasznie szczęśliwy, ale coś jakby we mnie, nie że pękło, ale coś jakby, kurczę, nie potrafię znaleźć... Ja wiem, o czym mówisz. Nie potrafię znaleźć tego słowa, o którym mówię, ale nie, że pękło, nie, że coś się skończyło, ale coś jakby tak w duszy się uspokoiłem i tak jakby... Co dalej? Tak, co dalej chcesz Artek, od siebie, nie? A to było twoim marzeniem, nie? Mieć kiedyś dom. No i nagle, kurczę, wiesz... No, ale to jest z drugiej strony piękny moment, tak? No tak, piękny moment, ale zarazem pamiętam, że był taki niebezpieczny, bo zacząłem o nim myśleć. Dlaczego tak myślę, nie? To co, nie chcesz, co dalej chcesz osiągnąć, nie? Co chcesz jeszcze zrobić? Bo to było takie wow, pamiętam jak zaparzyłem sobie kawę w ekspresie. Kamila na górze jeszcze spała, bo ona dość dłużej śpi zawsze niż ja. Pieski sobie leżały, ptaszki śpiewały, piłem sobie tą kawę. Patrzę na to, jakie to piękne wszystko, że doszedłem do tego sami. To było dla mnie takie wow. Znowu była ta wyrzut dopaminy, a po chwili, no niestety, jak coś dostajesz, to pamiętaj, że później musisz to zabrać. No i ta dopamina poszła, a potem te myśli złe, a co teraz, to wiesz. No tak działa nasza głowa. Ale pamiętam, że to było takie dla mnie bardzo, bardzo takie znamienne. Pamiętam, że zapamiętałem ten moment, dlatego ci o nim teraz mówię i był taki, kurczę, co teraz, nie? Wtedy to był jakiś moment, kiedy zacząłeś myśleć właśnie o robieniu albo KSW, albo swojej marki? Nie. To był jeszcze moment, w którym miałem walczyć na Stadionie Narodowym. Wtedy walczyłem, to nie było KSW, to był w boksie. Walczyłem wtedy z Dominikiem Gwinem i wtedy była jakaś taka sytuacja, że chwilę później umarł trener po tej walce. Właśnie sobie czytałem o tym. Nie, to po wachu umarł ten Andrzej Gmitruk i wtedy się coś tam skończyło, a jeśli chodzi o moją markę, moja kobieta namawiała mnie już do tego bardzo długo,
Ale ja nie byłem do tego przekonany. Sobie myślę, ty, no ja nie potrafię tak mówić jak ty, wiesz. Poza tym mi się to nie chce tego robić. A dopiero kiedy wiesz, ja bardzo chciałem stworzyć swoje maszynki do golenia. To było moje, ale mówię, kurczę, z samymi maszynkami wyskakiwać, więc połączyłem to tak jakby w jedną. Do tego, wiesz, po goleniu, tu pianki, tu wszystko, tu perfumy. Też perfumy naprawdę są w świetnej jakości i ludzie chwalą, to mnie też cieszy. I słuchaj, i tak połączyłem sobie wszystko w jedno i mówię, okej, ale to też przyszedł na to czas. To nie jest tak, że to było od razu. Dojrzę do tego, nie? Tym bardziej, że ja miałem na inwestycje. To nie jest tak, że ja musiałem wziąć kredyt, bo niektórzy biorą kredyty i dopiero mogą zainwestować. Ja już na to miałem i miałem tak bezpiecznie, że mogłem to już dawno zrobić i jeszcze nie martwić się o nic, ale w tamtym momencie swojego życia no nie byłem na to gotowy. Dzisiaj musiało minąć trochę czasu i dzisiaj po prostu jestem z tego szczęśliwy, że to zrobiłem, ale do tego też uważam, że potrzebni są ludzie, którzy cię popchają. Wiesz, wiadomo, że jakby mi to powiedział kolega, to też mi mówili moi bliscy, weź to zrób, weź tamto, to tak do ciebie nie przemówi, to musisz być z osobą bliską ci, która cały czas ci to wmawia, mówi, Artur, czemu nie to, popatrz, ja już mam doświadczenie, wiem gdzie to, wiem gdzie tamto, ja też się już tego nauczyłem, wiem jak ona dba o swoje rzeczy, wiem jak dziewczyny są zadowolone, nawet koleżanki z klasy mi piszą, Artur, ale masz świetną tą Kamilę, wiesz, że bierzemy tylko od niej rzeczy właśnie, ale ona też bardzo o to dba, tylko wiadomo, kobieta jest taka piosenka, balsam do dupki, osobny niż do pipki, jak Kenny Barbie na imprezę wpadli. No i słuchaj, i właśnie kobiety tak mają, co nie? Kobiety tak mają, więc one mają do wszystkiego. My się jednym żelem umyjemy i ja to tak bardziej tak to traktowałem. Mówię, kurczę, a po co ja to mam robić? Poza tym nie czuję się w tym fajnie, a teraz mega się z tego jaram. No i druga sprawa, że postrzegasz to, że ona o tym lepiej mówi, ale ty też mówisz o tym w swój sposób, nie? Ty jesteś z takiego środowiska, masz takie doświadczenia, jesteś facetem i po prostu będziesz o tym inaczej mówił. To też jest normalne. No. Jakby będziesz mówił o tym tak, jak mówi o tym facet i chyba nie ma co się tym przejmować. No tak, ale wiadomo, że uważam, że zawsze mogę mówić o tym troszkę inaczej, mogę mówić lepiej, bo jednak to jest to, że cały czas chcemy się rozwijać. Ja staram się o tym, wiesz, staram się czytać, staram się przede wszystkim, najważniejsze dla mnie, tworzyć taki produkt, żeby tam było wszystko, nie mieć sobie nic do zarzucenia. Mówię dla siebie produkt. Żebyś się nie wstydził. Tak, bardziej chodzi o to, że ja chcę go mieć dla siebie, a przy okazji wiadomo to też sprzedawać, ale nie muszę o tym tak dobrze mówić, jak mówi Kamila, bo jeszcze powiedzmy, no ja nie mam w sobie takiej duszy, takiej sprzedawcy, jak jest Kamila, prawda, bo jej ojciec też się zajmuje, też ma sklepy, też ma swoje taki bar z hotelem, z motelem, to już wiesz, on ma taką duszę, nawet rowery sprzedaje, skumaniec. Także on ma taką żyłkę, Kamila ma to samo. Ale tak jak mówię, no ja skupiam się na tym, żeby przede wszystkim dawać produkt taki, żeby nie mieć sobie nic do zarzucenia, a przy okazji uczyć się takich małych rzeczy, zagadnień, więc ciężko też w trakcie przygotowań jeszcze czytać o tym czy o tym. Teraz mam dużo czasu na to, więc staram się pogłębić swoją wiedzę właśnie w tym zakresie. Mhm. I widzisz, że to mocno wpływa na to, jak się zaczynasz inaczej wypowiadać? Oczywiście, że tak, stary, no bo to wiesz, no ciężko mówić, nie, no wiele słów czy nowych wyrazów sobie zapamiętuję z książek, tak? Bo wiadomo, przy każdej książce, jak jest jakiś nowy wyraz, masz taką gwiazdeczkę na dole, jak schodzisz, to patrzysz, co to znaczy. Nie wszystkie słowa kojarzyłem, prawda? Często zacząłem nadużywać słowa kolaboracja. Później zacząłem czytać, że kolaboracja, bo ja używam tego słowa, że na przykład robię coś w kolaboracji z tym czy z tym, ale kolaboracja to jest słowo od tam wojenne, że to właśnie było i ja mówię, to co nie można tak mówić, teoretycznie można, wiele ludzi, których znam, szanuję, których słucham, mówi właśnie, też używa tego słowa, ale widzisz, jest to takie ciekawe, że z książek tak naprawdę możesz bardzo dużo wziąć dla siebie. I nie tylko dla siebie, no jak czytasz, to fajnie tak porozmawiać z kimś, jak słuchasz człowieka, który ma dużą wiedzę, który operuje fajną polszczyzną, ale do tego też przeplata to słowami takimi fajnymi, nie na co dzień słyszalnymi, no to kurczę, sobie myślisz, fajny gościu, on ma naprawdę coś do powiedzenia, to musi być mądry człowiek, nie? A jak słuchasz, my sobie tak z bokserami gadamy, ty no, byłeś tam
Wiesz, byłem dzisiaj tam w klubie. Gdzie w klubie? No tam koło tego klubu. A, koło klubu. I sobie tak gadamy. Wiesz, o co chodzi? Tak, aha, okej, okay, no tam w ogóle nie ma żadnej wartościowej treści, tylko aha, okej, okay, no a, gdzie koło klubu? A, koło klubu. No to wyobraź sobie, jakie ja mam tutaj doświadczenie, jak ja non-stop gadam z takimi ludźmi i oni non-stop do mnie sypią taką przepiękną polszczyzną, a ja z drugiej strony czuję, że nie mam aż takiej pięknej polszczyzny i wiesz, zaczynam z nimi rozmawiać i słyszę to, co mówię i sobie myślę, co ja mówię w ogóle, jak to brzmi w porównaniu z tym, co ten profesor tutaj właśnie mi wyłożył. Ale bardzo fajne to jest, nie? Bo sam chcesz, jako człowiek ambitny, się sam nauczyć, sam dowiedzieć i dlatego uważam, że najlepszym sposobem na to, na przykład bardzo żałuję, że ja dopiero pierwszą książkę, można powiedzieć, całą przeczytałem w zakładzie karnym, ale właśnie jest czytanie, bo samo czytanie, wizualizacja tych wydarzeń, prawda, i zapamiętywanie określonych słów w moim przypadku przełożyło się na słownictwo. W moim przypadku, nie wiem jak u każdego, ale w moim przypadku wiele słów, wyrazów zagarnąłem właśnie z książek. Mhm. Kurde, ty masz taką, naprawdę jest niesamowita ta twoja historia. Jak sobie tego słucham, jak sobie o tym myślę, to jest... Dopiero przeczytasz książkę, to zwariujesz, a musisz ją przeczytać. Teraz jak już rozmawialiśmy, to książkę dostaniesz i musisz ją przeczytać. Na razie ją piszemy, bo wiele osób nawet nie spodziewa się to, co tam się jeszcze będzie działo, nie? Dlatego bardzo na nią czekam i uważam, że to też będzie takim wykładnikiem, jak przez życie działają, są zależne rzeczy, kogo spotykasz na swojej drodze, z kim się zadajesz, jakie wartości przekazujesz dalej, albo jakie wartości przekazują tobie, to też bardzo wpływa na rozwój człowieka i niestety, niestety tak jesteśmy zaprogramowani my, ludzie, w szkołach, nie wiem, przez państwo, że mamy robić, nie? Mamy robić za dużo, żeby nie było, żeby człowiek nie był świadomy, że można, nie trzeba do końca robić, ale można w sposób, tak jak właśnie biznesowy sobie coś otworzyć, zatrudniać ludzi i przy tym zarabiać pieniądze i być szczęśliwym człowiekiem, prawda? Tylko my jesteśmy tak nauczeni od zawsze, że trzeba, pamiętam, moja mama, Artur, musisz pracować, musisz ciężko pracować, żeby do czegoś dojść. I nie mówimy tu o sporcie, mówimy iść do pracy, iść to, do tego i tak z wieku, z pokolenia na pokolenie byliśmy uczeni, że trzeba zapierniczać, moja babcia, to, tamto i tak naprawdę masz dobrą pracę, co to jest za dobra praca, nie? Tak się mówi, gdzie pracujesz, nie? A to nie jest do końca tak. I ja na przykład jako człowiek nie miałem nigdy czegoś takiego, takiej świadomości, że możesz założyć własny można biznes? Zrobić coś samemu. Bałem się tego. Ja do tej pory boję się, bo ja nie jestem aż tak ogarnięty w komputerach, w księgowości jak moja Kamila, ale w tym uzupełniamy się razem. A wiadomo, że czegoś mogę się nauczyć, czegoś nie chcę się nauczyć, bo jest mi wygodniej, ale uważam, że naprawdę każdemu, kto coś w życiu chciałby, to niech się nie zastanawia, tylko to robi, a jak mu nie wyjdzie, to przynajmniej nie będzie miał do siebie pretensji, że nie spróbował. Że nie spróbował, no ale przecież to też na tym polega, że musisz popróbować rzeczy i najprawdopodobniej pierwsze 5 albo 10 razy ci coś nie wyjdzie. I to tak, też jest, ale normalne. Wielokrotnie miałeś pewnie tak, że chciałeś coś zrobić, nie zrobiłeś tego i dzisiaj żałujesz, że nie spróbowałeś. Czy nie miałeś? Ja jestem raczej z tych osób, które planują i robią, więc ja jestem pod tym względem bardzo poukładany, ale na pewno są rzeczy, których nie zrobiłem i żałuję teraz. Musiałem się nad tym zastanowić. No, ale powiedzmy, jest tam bardzo dużo ludzi, którzy właśnie tak funkcjonują. I ja byłem podobny, mówię ci, kwestia tego, czytałem taką książkę Bogaty albo Biedny. Mhm. Nie Bogaty Ojciec albo Biedny Ojciec, tylko Bogaty albo Biedny. I tam było fajne, wiesz czym się różnią milionerzy czy tam miliarderzy od zwykłych biednych ludzi? Tym, że milionerzy zrobili to, co sobie założyli, a biedni nie spróbowali tego. I nie mówimy o tych, bo wiadomo, że dużo łatwiej wypowiadać się milionerowi, który ma przekazane od ojca pewne jakieś pieniądze. Ale większość z nich jest, sami się dorobili. Dokładnie. To jest mniejsza część. Ale wiesz, łatwiej jest z pokolenia na pokolenie, powiedzmy, tata jest zamożnym człowiekiem, daje synowi, nie wiem, biznes, masz prowadź i to uczy go przede wszystkim, bo to uważam bardzo dużo wywodzi się z domu. Dużo trudniej jest samemu, ale są przykłady, że ludzie z niczego są milionerami, miliarderami, a już pomijając same pieniądze, ludźmi sukcesu, do którego ciężką pracą w danej rzeczy doszli sami, wiarą i właśnie
Milionek w tej książce jest fajnie napisane, czym się różni tym, że on po prostu spróbował, nie? I wielokrotnie miałem w swoim życiu czegoś takiego, że myślałem i na tym się skończyło, nie? Na tym się skończyło. Jakiś był zamysł, pomysł, ale głowa ci mówiła, nie, no po co ci, nie dasz rady, nie przebijesz się, to dam to. No i właśnie, i to jest właśnie piękne. Tego się uczę na przykład od swojej kobiety, którą właśnie za to bardzo podziwiam, nie? Bo wielokrotnie się przekonałem, że były momenty w życiu, trzeba było coś zrobić, a głowa po prostu była na tyle słaba, że mówiła nie, 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 a ja jej posłuchałem, nie? A to jest skarb, żeby mieć taką kobietę, która cię pcha do przodu. Tak, no. Przede wszystkim i która sama wierzy, tego, że bo ona też mogłaby mieć tak jak ty, ona też mogła tak, mówić, że się nie uda. Tak, tak, ale ona właśnie zawsze, odkąd ją pamiętam, wiesz, dlatego jesteśmy może tyle lat, 13 lat już ponad, 14 rogi cię. Mm-hmm. No i pięknie się rozwija. I jak wcześniej rozmawialiśmy o tych ludziach, którzy są świetni w sporcie, bo mają właśnie ten duch rywalizacji i ciężkiej pracy, to jest bardzo ciężko to przełożyć później na inne aspekty życia właśnie przez to, co powiedziałeś, bo się boisz, bo to są takie nowe obszary i mówię, co jak mi się nie wyjdzie, co jak jestem tylko dobrym sportowcem i jedyne, co potrafię, to się bić po mordzie. I wiele osób tak ma i to jest bardzo fajne, że ty przez to przeskoczyłeś, no i teraz pokazujesz, że można żyć też poza sportem i robić fajne rzeczy. Oczywiście, tylko tak jak ci mówię, sport jest ciągle... Jeszcze mam 35 lat, ciągle tym numer jeden, tym czymś takim, że ja czuję, że żyję. Wyrzutem dopaminy codziennym rano, sensem życia dla mnie, bo jednak, wiesz, robiąc coś od 15 roku życia, nagle się przerzucić na biznes, nie wiem, to nie jest takie hop-siup. Ja biznes traktuję współmiernie w tym wszystkim. Rozumiem, cieszę się, też bardzo, bardzo w to wkładam swojej pracy. Przede wszystkim, żeby być zadowolonym, żeby się ktoś z tego cieszył, że może mieć produkt premium w fajnej cenie, ale produkt premium, a nie, że wyda pieniądze i powie, no to gówno. Nie, ja powiedziałem, nie dam swoją marką powiedzieć, że coś jest takiego lipnego. Dlatego ci tłumaczę, ja mam małą marżę na swoich produktach, ale tylko i wyłącznie po to, żeby każdy najpierw się przekonał do tego, kupił i zobaczył, że to jest wow, a za dużo mniejsze pieniądze. A powiem ci, że na przykład podobne produkty są sprzedawane na przykład jak żel czy krem za 200 zł, a ja mam na przykład za 69 czy 59. To jest różnica, prawie 3 razy tyle, nie? Mhm. Czy 2 razy. Czy ty masz już jakieś konkretne plany poza swoją marką, jeśli chodzi o to, co będziesz robił po sporcie? No nie, na razie chciałem rozbudować to. Może kiedyś wziąć się za trenowanie jakiejś młodzieży, zobaczę. Chociaż miałem taki epizod w swoim życiu, że trenowałem z racji tego, że miałem też te swoje demony w głowie i też nogę miałem rozwaloną po operacji. Psycholog mi wtedy doradził. Sprawiało mi to radość, ale też niestety zabierało bardzo dużo życiowej energii, bo przychodziłem na trening, a ludzie swoimi problemami obarczali mnie w trakcie treningu i niestety wracałem do domu wypompowany z wszelkich emocji. Nie wiem, czy wiesz, przychodził na przykład jeden chłopak, opowiadał mi o swoim związku, a mnie to zabierało energię, nie chciałem z nim gadać, no, z racji tego, że no, trenowaliśmy, no to dobra, posłuchałem, wracałem wypompowany z energii, więc do tego, jak trenowałem młodzież, ta młodzież nie była tak przygotowana, nastawiona na trening, jak my kiedyś, że trzeba trening zrobić porządnie, tylko przy rozgrzewce byli już zmęczeni. Nie mówię wszyscy, mówię powiedzmy 70% ludzi, którzy przychodzili na salę, 30% było takich, których zasuwało. I tak samo w życiu, nie? Wiele, tak naprawdę tam 2% ze 100 dochodzi do tego, co chciało w życiu osiągnąć, ale to jest tylko i wyłącznie sposób myślenia, przede wszystkim działanie i dlatego są, gdzie są. Mówiłeś wcześniej, że nie trzeba, mówiłeś o pracy i o tym, że można otworzyć swój własny biznes i że nie trzeba aż tak ciężko zapierdzielać, czyli ty w tym momencie nie zapierdzielasz tak ciężko? Zapierdzielam, chodziło mi o coś innego, że właśnie to, czego uczą nas w szkołach, czego uczą nas w domach niestety, albo uczyli, że trzeba ciężko pracować, że idziesz do pracy i ciężko cały dzień pracujesz, wracasz. Trzeba ciężko pracować, ale w danej rzeczy, której sobie nawet sam uświadomić, sam osiągniesz. W sporcie myślisz, że ja nie to ciężko, ja zapierniczam strasznie. W biznesie tak samo, o wszystko musisz pozadbać. Nie zadbasz jednej rzeczy, no to dziękuję. No nie wiem, nie zapłacisz podatku na czas, no to ci kurczę zamierzą. Jakąś grzywną. Coś tam zrobisz nie tak, faktury nie wystawisz. Człowieku więcej problemów, dlatego to wszystko trzeba dbać. Nie zrobisz jakiejś jednej rzeczy do produktu, który chciałeś mieć.
mieć, to też się o to nie obroni. Dlatego ja ci tłumaczę, wypuszczając swoją markę, powiedziałem ok, ale chcę mieć wszystko zrobione to na tip-top, że dobra, może się jeden zapach komuś nie podobać, bo nie każdy lubi zupę pomidorową, dlatego są 4 zapachy, teraz będzie 5. Każdy z nas jest inny, ale uważam, że bardzo ważne jest to, żeby w każdej naszej tam dziedzinie się rozwijać. Ja akurat w tym, co teraz robię, staram się robić jak najlepiej. Z tym, że sporty walki, jakie są MMA, są o tyle trudne dla mnie dzisiaj, żeby tego aż tak poświęcać jak boksowi, ponieważ to jest, żeby nauczyć się jednego ciosu, ile musiałeś to przerobić, a tutaj masz wszystkie inne płaszczyzny, więc staram się to ograniczyć do minimum, co i tak zajmuje mi praktycznie cały dzień treningu. No to sobie możesz wyobrazić. Jak ty się odnajdujesz w parterze? Wiadomo, że ja nie będę nigdy parterowcem, bardziej staram się u obrony przed obaleniami trenować i fajnie mi to wychodzi. Na początku jak przychodziłem, to mnie obalali, kiedy chcieli, a dzisiaj to już nie jest takie proste. Ale ja się skupiam głównie na stójce, co nie na stójce przy waleniu gdzieś tam dobiciu i obronę przed obaleniami. I to jest dla mnie, to jest mój sposób walki, tym bardziej z zawodnikiem, który ćwiczy całe życie parter, to wiesz, to nie jest takie hopsiup. No tak, możesz sobie trenować, będziesz nawet, nie wiem, miał już rok treningu tego parteru, jak trenujesz z kimś, kto to robi 15 lat, no to masz to trochę, tak samo, trochę tak, masz małe szanse. Tak samo jest z boksem, oni wchodzą do nas pobawić się i jest, co się dzieje, nie? I to dlatego mówię, we wszystkim życiu, co robimy, trzeba być, ja myślę, że trochę powalony, wiesz, psychicznie chorym, bo nie wierzę, że ludzie o zdrowych zmysłach przezwyciężają ten stres, przezwyciężają tą normalność, która jest. Ci ludzie, którzy dochodzą do czegoś z reguły, co poznałem, to są chorzy psychicznie ludzie. Mówię serio. Tak, ja się z tobą jak najbardziej zgadzam. Plus zobacz, do jakiego ekstremu musisz doprowadzić swój organizm, nie? Żeby robić tyle treningów, żeby robić te takie kampy przed walką, to jest takie zajeżdżanie się, a później jeszcze ścinasz wagę na sam koniec. Ścinasz wagę, ci co ścinają, to ścinają. A później się lejesz po mordzie. A później się lejesz i ta cała... Całe oczekiwania kibiców to też jest stres psychiczny, opinia publiczna. No wiele rzeczy się na to składa, ale summa summarum bardzo dziękuję Bogu, że jestem w miejscu, w którym jestem, stary. Cieszę się z tego, że wybrałem tą drogę, którą wybrałem, choć jeszcze raz ci mówię, nie do końca wierzę, że to był przypadek. Nie wierzę w przypadki, mówiłem ci. To było... Ja wiesz, więcej powiem o tym w książce, ale była kiedyś taka sytuacja, stary, to ci tylko tak powiem, napomknę, że jak miałem worek gdzieś, gdzie boksowałem, ojczym kupił mi worek, pierwszy Danny Kena, w ogóle pamiętam w Krakowie w Hucie. Mhm. I ten worek wisiał w piwnicy, gdzie się powiesił tata. Ja wtedy o tym nie wiedziałem, wisiał i nie było nikogo w domu. Mamy, nie było nikogo i ja wychodziłem sobie, bo nie chciałem w piwnicy oddychać tym kurzem. Trochę tam kurz był w trakcie przerw. Wychodziłem na ławeczkę, na huśtawce takiej i się tam odpoczywałem. I ten worek wisiał na takich trzech hakach. Autentycznie stary, wchodzę po którejś przerwie do worku, a worek huśta się na jednym haku. Przysięgam ci, z płaczem, wiesz, zacząłem się drzeć, zamknąłem tą piwnicę, to jest niemożliwe. To jest stare niemożliwe i zastanawiałem się później dlaczego, nie? Co to miało, wiesz, i nie wierzę w przypadki, ale z drugiej strony później ci mówię, na Mistrzostwa Europy miałem nie jechać. Autentycznie, trener Raubo powiedział, że Artur, te bilety musieliśmy ci dokupić, ty miałeś nie jechać. Jak zinterpretowałeś to z tymi hakami? Tego nie rozumiem. Nie wiem, dalej staram się zinterpretować, czy to było ostrzeżenie przed sportami walki, czy no wiesz, no cały czas, czy to było na przykład jakiegoś złego ducha, żeby w to nie iść, bo to na przykład mogłoby mi pomóc. Nie wiem, ciężko, wiesz, to, ale cały czas o tym myślę. To nie jest tak, wiesz, skoro ci to mówię, kiedyś to sobie myślę, to ułożysz, tak, nie? Kiedyś sobie to ułożę, kiedyś się sami przekonamy, ale też myślałem, czy to jakieś ostrzeżenie od ojca, nie iść w tą stronę. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, nie? Nie myślałem, no bo tam się powiesił, nie? Później mi mama powiedziała, że on właśnie w tej piwnicy w tym się powiesił, a ja tam miałem hak, nie? To jest hardkorowa przeszłość. Czemu? Co sprawiło, że trafiłeś do terapeuty? No, tam dużo takich rzeczy było, ale bardzo, no mówię, tam, no bo stary, cały czas walczymy z takimi rzeczami, a więcej zostawię sobie na książkę, nie? Mhm. No, więc pomińmy ten temat, ale to, wiesz, terapeuta, uważam, każdemu człowiekowi, wiesz co, ostatnio spotkałem sąsiada, bo pewnie jak będzie oglądał, to też zobaczy. Jechał tak rowerem,
przejechał obok mnie, zatrzymał się i patrzy na mnie, nie? Ja go nie znałem wcześniej, nie? Drugi raz przyjechał i wiesz, i tak czeka, i tak widzę blady człowiek i mówi do mnie, dzień dobry, taki wiesz, przestraszony, nie mnie, tylko przez taki widać, że strasznie mu coś zabiera energię, mówi, co się stało, że ma problem psychiczny, bo żona od niego odeszła, zostawiła, zabrała dwójkę dzieci, poznała jakiegoś faceta, kupił dom, wszystko, nie, no stary, no, nie wiem, ja już powiedział, od razu mówię, słuchaj, nie obraź się, nie chcę ci w ogóle nic mówić na ten temat, ponieważ wielokrotnie w życiu powiedziałem coś, co później do mnie wróciło i wróciło trzy lata później, i postąpiłbym dokładnie przeciwnie, jak radziłem tobie, więc ja ci się nie wypowiadam. Jedyne, co ci mogę doradzić, postaraj się skontaktować z psychologiem, z jakimś człowiekiem, który może ci w tej kwestii pomóc, ale stary, szedłem, wracałem do domu, nawet mojej starej mówię, kurde, jakie to życie jest przerąbane, no możesz wydawać się wszystko nagle i patrzysz na człowieka jak wrak, nie? Cząs się taki, wiesz, no bo nie, mówię wam szczerze, chłopie, nasza głowa, te emocje, gdy kochasz żonę, powiedzmy, kupujesz dom, a ona nagle jedzie na jakieś spotkanie, rucha się z kimś i zostawia cię dla innego człowieka, bo wiesz, wiadomo, że przychodzi w życiu takim, poznajesz kobietę, nie wiem, 2 lata jest grubo, no nie wiem, mówi seks, wszystko, emocje, potem to wszystko się normuje, potem mija parę lat, zaczynasz się do kogoś przyzwyczajać i kwestia pytania, czy kogoś kochasz i jesteś z nim, bo od początku, a później dajesz szansę poznać nową, nie wiem, dajesz się ponieść, nie wiem, fantazji, nie wiem czym, no i nagle, kurde, zostawiasz męża, nie no, to stary, ja nie, no, przysięgam ci, uciekłem stamtąd, uciekłem do domu i nie chciałem w ogóle nic mówić, było mi go ogromnie żal. Ja mówię, później się z nim już napisałem, gdzieś tam napisał, to ja z tego spotkania, stary, współczuję ci, trzymam za ciebie bardzo kciuki, ale cokolwiek dzisiaj powiesz, nie ma to żadnego znaczenia, bo wiem, że moi koledzy, moi znajomi, moi bliscy, moja rodzina mówiła mi coś na pocieszenie, a to nic nie dawało. On mówi, że na przykład pije, no nie, no bo to jest jedno. Ja sobie stary, ja mówię, Boże święty, miałem to samo, więc po prostu wiem, co czuję, z tym, że nie wiem, jeśli chodzi o taki kaliber i nie wypowiadam się, nie powiedziałem ani jednego słowa, bo wiem, że to, co powiedziałem, wróciło do mnie i nie chcę już, żeby coś wracało do mnie, wiesz, ja bym zrobił dokładnie odwrotnie w tym momencie, niż też wcześniej radziłem, dlatego uważam, że słowa, które mówimy, rady są tak samo bardzo ważne i tak samo trzeba na nie uważać. No i dobrze, że powiedziałeś, żeby szukał terapeuty, bo to są takie sytuacje, właśnie ludzie mają tendencję do radzenia, a nie da się zrozumieć takiej sytuacji, nie? Jak masz zrozumieć, jak ten człowiek się czuje? Jeszcze jak mówi, że się telepie. Nie zrozumiesz, a jeżeli sam przeżyłeś albo otarłeś się o depresję, albo tylko na innym aspekcie, ale otarłeś się o to, to wiesz, co to jest. Wiesz, że nie możesz spać w nocy, że ci się dusi w klacie, że serce ci normalnie zaciska, budzisz się o 4 rano, nie możesz spać, blady chodzisz, jakby wyssany z powietrza, nie możesz jeść, wszystko, co zjesz, to tak, nie wiem, ugryziesz, już nie możesz. Nie, no tragedia, nie chcę, nie życzę tego nikomu. Czujesz się, jakby cię zaraz miało się stać najgorsza z najgorszych rzeczy. Nie, no tragedia. A jeszcze jak kogoś kochałeś, miałeś, nie no, masakra, dlatego ci tłumaczę, że życie to jest naprawdę, i ktoś mi powie, że znam też, popatrz, wielokrotnie słyszałeś pewnie opowieści, niby wszystko jest okej, niby rodzina fajnie, a to nagle giną, teraz była taka głośna sprawa, to w ogóle gdzieś koło nas, Chotomowa, ludzie skoczyli po córeczkę, pewnie słyszałeś, i utopili się w łódce, taka głośna sprawa była, skoczyli ratować córkę, mąż z żoną i utopili się, no nie, gdzieś tam nad Zegrzem, czy gdzieś na Mazurach, i popatrz, i sama córka zostaje bez rodziców, mówię, sytuacje niezależne od nas, jakoś nas kształtują, jedni nie, ale naprawdę życie to jest, kurczę, no. No i to też bardzo mocno pokazuje, że ten element szczęścia w życiu każdego z nas jest taki ważny, nie? Bardzo ważny, bo ja ci mówię, gdybym wtedy nie pojechał na Mistrzostwa Europy, nie został wicemistrzem Europy, jak na przykład w ostatnim był Andrzej Gołoda, kto wie, gdzie bym dzisiaj był. Ja dalej miałem ciągotki do chuligaństwa, do wtedy jeszcze, jak byłem bokserem, to cały czas byłem aktywny. Nie wiadomo, co by było, a nie daj Boże, sytuacja jak Pitiego właśnie, co ci opowiadałem z Wrocławia, chłopak walczył ze mną na Mistrzostwa Polski, a teraz siedzi, bo znokautował kogoś i zabił go, nie?
tego nie wiesz. Takich nieszczęść u mnie też była sytuacja, że musiałem wyjeżdżać, bo trafiłem chłopa i chłop nie, w śpiące nieprzytomny, wiesz. I też wyjeżdżać. Jeszcze nie byłem świadomy tego, ale pamiętam, że tak tydzień czasu, czy tam nie tydzień, to dwa dni trwało, czy tam jeden dzień on był w śpiące, wiesz, ale... No stary, już nawet nie pamiętam, bo to pamiętam, że tylko chłopaki mówi, ty jedź, bo on się nie podnosi, nie? Ja, człowieku, ale wiesz, wtedy jeszcze nieświadomy takich, że mogło się coś takiego stać. Ale wiesz, wszystkie myśli przez głowę przechodziły, a mówię, sytuacja, od jakaś tam emocje, coś bu i nagle nie wiesz, nie? I tak akurat było w przypadku Pitiego, że siedzi dożywocie tam dostał, już nie pamiętam, ćwiary chyba, siedzi, czy tam ileś lat, no ale gadałem z nim ostatnio, no i już 10 lat tam, czy tam ile siedzi, no i... Zmieniony człowiek, nie? No tak, no, mógł też zostać sportowcem, bo też się dobrze bił i widzisz, no i mówię, no trochę szczęścia w życiu trzeba mieć, ale też na pewno, nikt mi nie powie, trzeba bardzo wierzyć w siebie i dążyć do celu, nie? I pilnować się, żeby się nie ładować w żadne takie bagno. Tak, ale teraz mówimy o sporcie, tutaj łatwiej w sporcie, jeśli chodzi o sporty walki, no bo wiadomo, że z naszym charakterem łatwiej to tych problemów niż na przykład szachiście, prawda? Nie, żebym miał coś do szachistów, bo sam gram w szachy, tylko uważam, że to jest zupełnie inny mózg, to jest mózg ściśle określonych działaniach, myśl bardziej przemyśli 40 czy 50 razy w dość szybki sposób, a my niestety reagujemy, ja mówię o sportowcach sportu walki, troszeczkę instynktownie, choć instynkt mają zwierzęta, ale ja też mam instynkt. Tak, ale mówię głównie zwierzęta mają instynkt, co nie, to zachowania zwierząt się określa, że instynktownie, no bo tak jest, a my mamy instynkt, no mamy instynkt macierzyński, ale mówię głównie my myślimy. To instynktownie reagujesz w sytuacji, gdzie nie masz czasu na to pomyślenie. To jest dokładnie sytuacja zagrożenia. I jak masz nawyki sportu walki. Dokładnie, no to... a dlatego ci tłumaczę, że w naszym przypadku no jest dużo łatwiej o problemy niż innych sportów, ale ogólnie każdy z nas bardzo... No i ty masz jeszcze gorzej, teraz już nie masz, ale miałeś jeszcze gorzej przez to, że prawdopodobnie od twojego uderzenia ludzie po prostu od razu padali. No tak było, tak, ale to bardziej... Jak ja bym kogoś uderzył, to prawdopodobnie by nie padł. Nie do końca, jakbyś trafił na punkt, to też by... Ale ja nawet nie wiem, jak trafiać. No tak, dlatego mówię, no to jest kwestia tego wytrenowania. Z automatu? Tak, zawsze podchodziłem tak bardzo blisko, jak widziałem, że ktoś jest niebezpieczny, czy ktoś może mi sprawić problem, to stawiałem z reguły, nawet jak z nim rozmawiałem, patrzyłem w oczy, ustawiałem się, wiedziałem, gdzie są ręce, patrzę ci w twarz, widzę twoje ręce, widzę zegarek, widzę, że masz ręce złożone w ten sposób, a patrzę ci w oczy, tylko podnosił rękę, od razu wiesz, od razu był trafiony, nie? Na tej zasadzie. Jeżeli była taka czułość, że może dojść do jakiejś konfrontacji. Dużo jest osób, które są w stanie taką konfrontację wytrwać, czyli podchodzisz do nich na tak blisko i oni dalej są twardzi. Oczywiście, że tak. Było tak dużo, no dlatego była od razu awantura, nie? Było też tak, że dwa, trzy razy ktoś mnie pokonał, musiałem później wziąć rewanż. To nie jest tak, że wiesz, że się czułeś jak... Ja uważam, że dzisiaj na każdego zawsze znajdzie się w danym momencie życia ktoś lepszy, nie? No, Mayweather jest jeden, który nie przegrał tej walki, ale uważam, że przychodzą w życiu człowieka takie etapy życia, że w tym momencie jest akurat najbardziej kruchy, najbardziej wrażliwy, nie wiem, najbardziej taki, że wszystkie sytuacje niezależne od niego mogą na niego wpłynąć. Bo wiadomo, to co jest zależne od ciebie, to jak się przygotujesz, to jak, nie wiem, będzie wyglądało twój poranek, popołudnie i w noc, ale są sytuacje niezależne od ciebie, jak śmierć bliskiej osoby, jak, nie wiem, kurczę, no w danym dniu wychodzisz, nagle się czujesz źle, coś jest nie tak. I najgorsze jest to, że te sytuacje cię najbardziej dotykają, nie? Te, na którymi nie masz kontroli. Dokładnie tak i dlatego mówię, no naprawdę trzeba mieć dzisiaj twardą dupę, żeby to wszystko przejść przez to nasze życie i cały czas wymagać od ciebie więcej. Na pewno sposób myślenia jest najważniejszy i ja to też zrozumiałem z czasem, nie? Też wielokrotnie łapię się na tym, że to, o czym myślę, do mnie wraca. Chore to jest, ale tak jest. Masz jakieś takie rzeczy, które sobie przemyślałeś najbardziej, które są dla ciebie najważniejsze, właśnie jeśli chodzi o sposób myślenia, to jak kiedyś myślałeś, a jak myślisz dzisiaj? Takie, nad którymi się musisz często zastanawiać, do których wracasz i które ci pomagają mocno? Wiesz co, nie pamiętam. Jak coś pamiętam, to od razu ci rzucam. To nie wiesz, mówię, tak, nie.
Chyba nie. Chyba na pewno takie najbardziej znamienne, co mogę ci powiedzieć, to to, że jak się nad czym zastanawiam, to staram się robić od razu. A kiedyś tak nie miałem. Kiedyś miałem tak, że zastanawiałem się, wracało to do mnie, dalej się zastanawiałem, nie robiłem ani jednego kroka w tą stronę, a potem żałowałem. Więc staram się, jeżeli coś czuję, chociaż nawet przez chwilę coś tam zadrgnie, to staram się to robić. I ja nie mówię teraz o biznesach czy o czymś, ja mówię o czymkolwiek. Jak pomyślę sobie, że mam posprzątać pokój, czy mam odkurzyć kuchnię, to to robię od razu. Biorę odkurzacz i odkurzam. A jak się nieraz zastanawiam, a teraz mi się nie chce, mija pół godziny i wyjeżdżam na trening, bo nie zdążyłem i wiesz, a tutaj teraz też... To też jest takie marnowanie czasu, bo siedzisz, tak, zastanawiasz się, że po prostu to zrobisz. A dokładnie tak, a jak to robisz, to jest łatwe. Nieraz mam tak, że nie mam sił, nie chce mi się wstać i biegać, nie? Do czasu, aż założę buty i przebiegnę pierwsze dwa kroki i potem nagle zmienia się całkowicie perspektywa, ta głowa jaśnieje. To jest chore, nie? Tak popatrz, dlatego ja cały czas powtarzam... Bo to jest obciążające, jak cały czas siedzisz i już jesteś na kroku zrobienia jakiejś rzeczy i to jest taki stres. Ale jak to robisz, ale jak się czujesz, ja popatrz, jak ważna jest głowa, kolejny raz, nie? Dlaczego właśnie wielcy sportowcy, wielcy biznesmeni są gdzie są? Bo oni to robią, nie? Oni robią pomimo właśnie tych stanów emocjonalnych, tylko robią i cały czas konsekwentnie. Dlatego to zawsze miałem w sporcie, ja zawsze taki byłem, nie? Ale w biznesie, w jakichś takich decyzjach życiowych nigdy tak nie miałem. Zawsze to zostawiałem, jakby to powiedzieć, przypadkowi, a kiedyś będzie lepiej. No, kiedyś tak wcale nie będzie, nie? Jak słucham właśnie nieraz młodych ludzi, jak im opowiadam coś swojego i on na przykład właśnie w tym momencie mówi, nie, no kiedyś będzie, to od razu się łapie, kiedyś też tak mówiłem, kiedyś też tak byłem i dzięki Bogu jestem, gdzie jestem, ale wiele rzeczy tak naprawdę, stary, to zobaczysz z czasem. Nikt nie przychodzi cię uratować. Nikt. A właśnie najgorsze jest to, że jak się coś stanie, to jest najwięcej te same ludzie, którzy cię oklaskiwali, ci sami ludzie będą cię wygwizdywać, jak coś pójdzie nie tak w twoim życiu. I nie mówię tylko z taką złością, tylko tak jest, nie? Mhm. Dlatego trzeba budować to, że samo to, żeby czuć się dobrze samemu. Bo jeśli nie czujesz się dobrze samemu, Moja kamera to zawsze powtarza, żeby czuć się samym sobą, no dobrze. Ja jeszcze tego nie mam. Nie mam jeszcze tej umiejętności z racji tego, że mówię całe życie w sporcie, całe życie ja potrzebuję takiego, jak ja. Na przykład ja najbardziej cierpię wtedy, kiedy jestem, nie daj Boże, w jakiejś kontuzji, tak jak miałem operację pleców i leżałem, nie mogłem nic zrobić. Chłopie, no to wiesz, jeden dzień spoko, dwa już jest tragedia, a później to już chłopie... Ile czasu leżałeś, tak? No nie wiem, z dwa tygodnie po operacji. Teraz w szpitalu leżałem 3 tygodnie po tym gąkowcu i nic, no nie, tragedia, na nogę nie mogłem stanąć. Przychodzili do mnie znajomi, fajnie, wszystko super, ale... Od razu depresja, nie? Od razu, nawet jak przychodzili, to ci, co mnie znali, no, wiem, że się tak nie no, ja mówię, co ci mam powiedzieć, nie chcę ci przekazywać tej energii, co mam, bo sam się czuję jak gówno i nie chciałbym, żeby wy wychodząc stąd czuli się jak gówno, albo żebyście myśleli, że ja nie jestem zadowolony z tego, że przyszliście, tylko się czuję strasznie, nie? To jest ciekawe właśnie odnośnie tego rozmawiania z ludźmi, że ja też tak mam, że jak czuję się źle, to nie jest, to ja nie chcę o tym nikomu opowiadać, dlatego, bo ja wiem, że nie chcę pokazywać siebie, bo widzą, że to... Bo to wpływa na nich. Wpływa, tak. Ja tak, no tak mówię ci, tak przychodziłem z treningów i tak miałem od ludzi, więc ja od razu... Dobra, no bo mam czasami tak, że rozmawiam z kimś i w zależności jak ja się czuję, to emanuje tą energią. Jak się czułem źle i czy coś było nie tak, no to no nie chciałem rozmawiać z kimś. Albo jak rozmawiałem, to po paru minutach, kurde, Artur, chyba dajesz teraz złą energię, nie? Nie dawaj tego. I to się człowiek aż sam źle ze sobą tak, czuje, nie? Sam się obniża. Ale moja kobieta, Kamila, ma to, że ona się fajnie czuje w swoim ciele i ona niezależnie od dnia, no, odkąd ją pamiętam, nie wiem, czy ona kiedyś miała jakiś gorszy dzień. Serio ci mówię. To jest idealna osoba do uczenia się takich rzeczy, nie? No ja się staram od niej uczyć. Ja mówię, my się w jakimś sensie uzupełniamy. Ja znowu jestem taki na spok, no takie życie uśmiechnięty, ja rano wstaję, tańczę i za każdym razem ona mówi, człowieku, ty jesteś chory. Ja naprawdę za każdym razem rano jej włączam muzykę, śniadanie jej przynoszę, tańczę. Ja mam tyle energii w sobie takiej, ale nie mam na przykład tego, co ona ma. I odwrotnie. Mhm. Czyli ona się tego od ciebie uczy? Ciężko powiedzieć, na pewno się uśmiecha, śmieje się zawsze, chociaż jesteśmy już tyle lat, ona się śmieje, ty jesteś chory, mówi, nie, my ci przyjmamy, coś tam, wiesz, tam idę, albo ja już śpiewam, chodź na kolana, ona wiesz, a ja i tańczę, nie, no ja mu,
Kocham ją. No i to jest najważniejsze. Zastanawiam się, jeszcze chcę cię zapytać o... Chyba cię już trochę za to zapytałem, ale jakie masz plany na przyszłość poza tymi wszystkimi rzeczami, o których mówiłeś? Masz jeszcze jakieś takie rzeczy, które chciałbyś zrealizować poza książką biznesu? Jeszcze raz ci mówię. Na razie jeszcze się nad tym nie zastanawiałem. It is what it is. Czyli jest jeszcze, myślę, kilka lat tego MMA, rozwijanie biznesu, marki biznesowej, marki kosmetycznej dla mężczyzn i zobaczymy. No słuchaj, na pewno jest to, że w każdej płaszczyźnie się poszerzam. Co chwilę dodaję nowe rzeczy, dodaję nowe produkty, no i tak samo w MMA uczę się nowych rzeczy, nowych ciosów, nowych poddań czy nowych obron. Ale jako człowiek chciałbym mieć dziecko może kiedyś, chociaż nie mam już tak kiedyś, nie? Moja stara od początku tak nie chciała, zlekała, bla, 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 no, no nie wiem, ogólnie nie ma tego dziecka i teraz dzisiaj nie mam aż takiego parcia, ale chciałbym kiedyś przekazać swojemu synowi to, czego ja nie miałem w życiu, albo pokierować go w drodze do dorosłości. Powiedzieć mu, stary, nie mów tego, bo to do ciebie wróci. Staraj się zrobić inaczej, ale we wszystkim, co sobie w życiu założysz, to to rób i dąż do tego, jak najbardziej potrafisz. To na pewno byłoby jedno z takich rzeczy. Chciałbym iść z nim przez to życie, które ja przechodziłem, tylko uszczec go przed tym, co mnie spotkało. Wiesz, no to byłoby na pewno fajne kiedyś zostawić to, na co się ciężko pracowało. Skrajne emocje w życiu, zostawić to komuś, żeby miał od młodego, nie? Czegoś, czego na przykład ja nie miałem. I tego ci życzę. To też musi być przepiękna droga. Ja też jeszcze nie jestem na tej drodze, nie mam dziecka, ale to musi być fascynujące. I podobno jeszcze jest ta rzecz, której sobie nie zdajesz sprawy, dopóki nie masz dziecka, czyli no, te całe, tak te wszystkie emocje, które dostajesz dopiero wtedy i nagle myślisz, kurde, to się człowiek tak czuć może w ogóle? Różne takie historie słyszę właśnie. Tak wszyscy mówią. Ja dlatego też tą miłość swoją przenoszę na moje pieski. Chociaż ja ich nie traktuję jak pieski. Naprawdę Pumba jest dzisiaj bzykał, stary, on wszystko wiedział. No ja mówię, Pumbu dzisiaj będzie łubu-dubu. A on normalnie, stary, no zobacz sobie na Instagramie, bo to ja nastawiłem na Instastory, on normalnie, ja mówię, chcesz łubu-dubu? No, chłopie, ja go wołam, bo pojechaliśmy tam do tego lasu, gdzie się miałem spotkać z Majkiem. Majki wziął z banią, przyjechał i on wiedział. Ja mówię, on stary, w lesie, jak idziemy na spacer, to on zawsze przy mnie, on już tu. A on siedział, ja mówię, no chodź ze mną, zobacz sobie na Instastory, chodź Pumbu, idziemy. A ten chłopie siedzi i się nie ruszy i obraca, tylko ja mówię, co, czekasz na łubu-dubu, nie? Czekasz na łubu-dubu. No, no i słuchaj, to są tak mądre, tylko że ja ci mówię, ja ich nie traktuję jako pieski, tylko one są od początku, jak są ze mną, są uczone. Nie mam dzieci, ale tak właśnie, może nie tak bym wychowywał dzieci, no bo wiadomo, że pieski są zupełnie inne, ale w takiej relacji miłosnej ja ich bardzo kocham, ale jeżeli zrobią coś złego, czyli od początku coś, co mi nie pasuje, to ja się do nich potrafię jeden dzień nie odzywać w ogóle, nie głaskać. Reagują nie na to? Jasne, że tak widzą, że jestem zły, że coś, krzyczę wtedy tak w ogóle. Raz w życiu było tak, że oni, Pumba, biegł z patykiem i cycuś i szarpali się o patyka i jeden na drugiego jakby tak warknął, nie, ja od razu jak tu zabrałem ten patyk, no i przy nich połamałem go tak, że nie dali, zacząłem się wydzierać na każdą stronę, żeby one wiedziały, że to jest coś, nie odzywałem się do nich dwa dni, przysięgam ci dwa dni, oczywiście oni po tym patyczku od razu się zaczęli całować, ale widzieli, że to była rzecz, która w ogóle nie przechodzi i stary od tego czasu daje ci słowo, nie było między nimi spiny, nigdy on jeden całuje drugiego, to jest najpiękniejsze. Wiesz, za co ich kocham najmocniej? Za tą miłość wzajemną do siebie, za to ich kocham najmocniej, jak patrzę ja za każdym, stary, jestem z nimi tyle lat, a ja za każdym razem patrzę na nich i uśmiecham się, nagrywam, jak Pumba całuje cyca, cyca całuje Pumbę, a mam to 20 razy, 30 razy dziennie, nie? To wyobraź sobie, jak z dziećmi musi być. No właśnie, tak wszyscy mi mówią, nie? Patrzę tak na Michała Materle, patrzę tak na Moksika, patrzę tak na Czyża, na innych tam moich kumpli, którzy mają dzieci i Tomcia, nie Tomcia, no każdy gdzieś tam ma swoje dziecko i widzę, jak oni do tego podchodzą, jak są, jak z tymi, jak te dzieci wpatrzone w tych rodziców, wiesz. I to jest tak naprawdę taka kopia, nie? Kopia ojca, kopia matki, taka na silnie chcę, by patrzę na dzieci moich rodzeństwa, mojego rodzeństwa i tak, kurczę, mówię, no fajnie byłoby takiego, jak czego skombinować.
Tego ci życzę i mam nadzieję, że twoja książka wyjdzie jak najszybciej, bo to, jaką masz historię i to, ile masz do przekazania, jest moim zdaniem niesamowite, więc ta książka pewnie będzie naprawdę takim bardzo, bardzo mocnym materiałem. I chciałem ci powiedzieć, że książka będzie w formie powieści, jak to nie będzie zwykła biografia, tylko powieść. Ja siedząc w zakładzie karnym, byłem zakochany w powieści Potop, tak, Potop. To była książka, która zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie, mimo tego, że Andrzej Kmicic jest postacią fikcyjną, a to sama powieść, sama, no nie, to było, to uważam do tej pory, że to jedna z takich must have, które musisz przeczytać w życiu, nie? Dla mnie zmieniła wiele, wiele rzeczy w moim życiu i ta książka będzie w formie właśnie powieści i to nie będzie taka normalna biografia, także z tego się też cieszę. I co? I robimy dalej. Tylko tak jak mówię, teraz jest pytanie u mnie, czy ona wyjdzie w tym roku, czy wyjdzie w następnym roku. Nie chciałbym wydawać jeszcze osądów na ten temat, czy ona wyjdzie, czy nie, ponieważ chciałbym wydać książkę po wygranej walce, a nie po przegranej. Tego ci życzę w takim razie. Zapytałem cię dzisiaj o wszystko, o co chciałem, także bardzo ci dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam, bardzo fajnie się gadało. Wzajemnie. Powiedz jeszcze proszę ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie. Na Instagramie, na Facebooku, ale głównie na Facebook obsługuję, wiadomo, ale głównie Instagram. Dobra, super. Pozdrawiam. Cześć. Nowe podcasty w każdy wtorek, czwartek i niedzielę o 19:00. Do usłyszenia.